Dobry wieczór Państwu, piękna pogoda, 21 stopni, słońce świeci, no a my jak zawsze spotykamy się z Państwem i jest nam bardzo miło i bardzo dziękujemy, że Państwo są z nami, czyli Jerzy Marek Nowakowski, Stowarzyszenie Euroatlantyckie. Dobry wieczór i Piotr Szczepański, Fundacja Wspomagania Wsi. Pozwolisz, że ja zacznę... Proszę, że od wspomagania wsi chciałeś zacząć, jak zdradzałeś. Tak, pozwolisz, że ja zacznę od tego, proszę Państwa, byłem na świetnym spotkaniu z grupką sołtysów. Widzimy ich na zdjęciu. Proszę Państwa, no są, moim zdaniem są to tacy nowi liderzy wsi, menedżerowie wsi swoich, bardzo się interesują tym, co robią. Te wsie są u nich zadbane, ludzie się spotykają i cieszą. A o czym to było? No było oczywiście o tym, że jak działać z ludźmi, jak się komunikować i tak dalej, ale ja pozwoliłem sobie tam zwrócić im uwagę na, ponieważ mamy ten taki program Sołtys na nowe czasy i to się odbyło właśnie w ramach tego programu, to pozwoliłem sobie mówić, czy powiedzieć mi taki krótki wstęp, co to są te nowe czasy. No i powiedziałem, że te nowe czasy będą się charakteryzować tym, o czym mówiliśmy zresztą tutaj, że będą czarne łabędzie, czyli to będą czasy, kiedy nie wiadomo, co się wydarzy, że będzie też zagrożenie wojną, bo nie wiadomo, dzisiaj będziemy o tym mówili, jak to będzie z tym pokojem, ale zagrożenie nadal jest. Będą czasy zmiany klimatu i też o tym tu mówiliśmy, prawda, że klimat to oznacza suszę, ale oznacza też migrację, oznacza wysoką temperaturę w niektórych regionach, wypadanie jakichś obszarów rolnych, być może tfu i w Polsce. Mówiłem też o tym, że te nowe czasy, zwłaszcza w Polsce, charakteryzują się tym, co napisał Jacek Bertosiak, czyli tym, że rynek prześciga wieżę. Tak, i że i po prostu ludzie chcą więcej niż wieża im oferuje i to no, nie jest dobrze. Tak, bo potrzebujemy sprawnego państwa, żeby się rozwijać, no i że będzie to też era dezinformacji. Mówiłem oczywiście, te nowe czasy mają te swoje szanse. I mówiłem też o receptach, jakie są na to, więc przede wszystkim budowanie sieci, połączeń, dbanie o kapitał społeczny, zasypywanie podziałów społecznych i tych podziałów, jakie w Polsce występują, żebyśmy byli bardziej zjednoczeni, bardziej pilnowali swoich celów narodowych, żebyśmy byli świadomi. Pilnowanie wieży, mówiłem też w sensie takim i nadchodzących wyborów, ale też takich bieżących działań, żeby po prostu pilnować swoich posłów, że to są nasi posłowie, a nie partii politycznych czy komitetów wykonawczych tych partii. No i mówimy o edukacji. No to tyle. To było świetne spotkanie. Chciałem też pozdrowić sołtysów, którzy nas oglądają. Okazało się, że są w tej grupce tacy, którzy nas oglądają stale. Więc sołtysów Tymoteusza i Tomasza pozdrawiam serdecznie. I mam nadzieję, że będą nas oglądać nadal. I to tyle wstępu. To pozwolisz, że ci oddam głos, bo widzę, że przyniosłeś książkę. Tak, no zgodnie z naszą tradycją staram się polecić jakąś lekturę i proszę Państwa, z mieszanymi uczuciami. Książkę niesłychanie ciekawą, ale trudną w lekturze, trudną z paru powodów w lekturze. Spowiedź ambasadora Romualda Spasowskiego. Romuald Spasowski, o czym pewnie starsze pokolenie pamięta, to był polski ambasador w Stanach Zjednoczonych, który po wprowadzeniu stanu wojennego odmówił powrotu do kraju, poprosił o azyl polityczny, ale wcześniej był to przez cały okres PRL-u komunistyczny dyplomata. To jest potężne tomiszcze, ta spowiedź ambasadora. I proszę Państwa, z jednej strony przytoczę coś, co powiedział Ronald Reagan do właśnie ambasadora Spasowskiego. Jest pan mi dłużny 3 noce, bo tyle bez przerwy czytałem pana książkę i nie mogłem jej odłożyć, dopóki nie skończyłem. To najlepsza książka na temat komunizmu i Polski, jaką kiedykolwiek czytałem. I coś w tym jest, proszę państwa, bo to jest książka na temat komunizmu. Ja muszę powiedzieć, że z przerażeniem czytałem o sporach w elitach komunistycznych,
o to, czy Polska powinna być 17. republiką, czy jednak powinna być jakoś tam niepodległa. Ten spór był prawie pół na pół. I potem ta książka precyzyjnie opisuje, czasami nudno wręcz, opisuje całość kariery dyplomatycznej Spasowskiego. Kariery dyplomatycznej, która charakteryzowała się dwiema rzeczami. Po pierwsze, decyzje podejmowano na poziomie Komitetu Centralnego Partii i wyłącznie partia decydowała i przywódcy o najwyższych stanowiskach dyplomatycznych, przywódcy partyjni. Jak ktoś to Państwu przypomina, no to chyba nie jesteście w błędzie. A po drugie, taka potworna podległość polskiej dyplomacji, dyplomacji sowieckiej. Tak naprawdę o tym, co ma robić polska ambasada, polscy dyplomaci, w rzeczywistości decydowała ambasada Związku Sowieckiego. Tutaj w samej końcówce, kiedy Spasowski już decyduje się na właściwie na poproszenie azyl polityczny, na emigrację, to odmawia ambasadorowi Dobryninowi przyjścia na jego wezwanie, żeby wysłuchać kolejnych instrukcji. No, dobrze. To jest jedna rzecz. Ale druga to jest to, że de facto polska dyplomacja przez cały okres PRL-u, proszę Państwa, nie istniała. I to wyraźnie Spasowski opowiada, że to był dodatek do dyplomacji sowieckiej. Lektura jest fascynująca, lektura jest chwilami bardzo smutna, pokazująca mnóstwo ludzi, którzy mieli połamane kręgosłupy, a być może mieli kręgosłupy po prostu niepołamane, a czerwone. No to pozostawiam ocenie Państwa. To jest 800 stron trudnej, ale niesłychanie ciekawej lektury, także tę książkę mogę ze spokojnym sercem polecić i ze świadomością, że każdy, kto ją przeczyta, będzie ją czytał no, z pewnym smutkiem, bo to będzie książka pokazująca, jak bardzo mało byliśmy niepodlegli w okresie PRL-u. Ja rozumiem, że tą książkę czyta się też z pewnym takim no, wahaniem, prawda? Czy to ją kupić, prawda? No bo wspierasz jednak. No tak, no, ale ambasador Spasowski nie żyje. Tak. Natomiast jeżeli ktoś, tu się zgoda z Reaganem, jeżeli ktoś chce zrozumieć historię PRL-u, powinien tę książkę przeczytać. Ona jest pisana przez człowieka, który był zaangażowany po tamtej stronie, ale jednocześnie z tamtej strony uciekł. Próbuje się wybielać miejscami. Ale ten potworny obraz jest obrazem, mimo tego retuszu, prawdziwym i, no i pokazującym, z jakiego, przepraszam za określenie, bagna udało nam się wyjść, proszę Państwa. Jak ogromny dystans przeszliśmy od roku 1989 do dzisiaj. To jest coś niebywałego. I tego typu lektura to uświadamia czasami lepiej niż taki podręcznikowy obraz, niedobry komunizm, dobre społeczeństwo. To wszystko nie było takie proste. Nie było takie proste. I lektura tej spowiedzi ambasadora Spasowskiego wyraźnie to pokazuje. Widzę, że mamy całe mnóstwo pytań, ale... Może jeszcze czekam na taką monografię, w której będzie opisane, jak ta wymiana w tych ambasadach się odbywała. Bo przecież, co tu dużo mówić, nas ten 89 rok zaskoczył i ta zmiana rządu, prawda? Prawda. I po prostu nagle trzeba było znaleźć ludzi, którzy pojadą do tych ambasad. No ale nie znaleźliśmy. Właściwie w tej chwili dopiero, i to nie dlatego, że są wprowadzane jakieś kolejne procedury lustracyjne czy inne, tylko z prostych względów biologicznych dopiero w tej chwili następuje tak naprawdę pełna wymiana. Bardzo długo na znaczną część personelu placówek stanowili ludzie z praktyką w PRL-u. I tak.
Ja nie odmawiam im prawa chęci robienia karier. Mam świadomość, że wszyscy, dokładnie wszyscy, którzy funkcjonowali w ówczesnej dyplomacji, musieli mieć jakieś związki z bezpieką, no bo to było jasne. Więc ta kwestia lustracyjna tutaj jest czasami dyskusyjna. Cenię fachowość wielu z tych ludzi, natomiast oni mieli wszyscy z definicji przetrącony kręgosłup. Oni byli uczeni podległości wobec dyplomacji sowieckiej i to jest na zupełnie inną rozmowę. Na przykład jak rozmawiamy o absolwentach MGIMO, to duża część, szczególnie tych czasów supermocarstwowej potęgi Sowietów, duża część tych ludzi to byli ludzie, którzy byli, rzeczywiście chcieli się czegoś nauczyć, natomiast byli szkoleni w strachu przed sowiecką potęgą. Oni jechali na praktyki, zwykle jako studenci, do polskich przedstawicieli dyplomatycznych albo do sowieckich i widzieli, jaka jest przepaść pomiędzy dyplomatą reprezentującym sowieckie supermocarstwo, a dyplomatą reprezentującym Polskę. I mieli taki naturalny odruch, że to było w ogóle u komunistów widoczne, taki naturalny odruch strachu przed tym sowiecką potęgą. Trochę tak, to była trochę taka postawa kanarka, który wpatruje się sparaliżowany w węża, który się na niego zamierza. To było bardzo trudne do przezwyciężenia, nawet wśród ludzi, którzy mieli dobrą wolę. Wobec tego jakby rozumiem pewne zastrzeżenia wobec całej tej generacji dyplomatów. Chciał powiedzieć, że ja współpracowałem z młodymi, ja sam byłem młody ludźmi w moim wieku wtedy i no, dwóch z nich pamiętam bardzo dobrze, to znaczy mnie raczej nie widziałbym, znaczy oni akurat nie skończyli MGIMO, ale naprawdę no, pracowali bardzo dobrze, mieli otwarte głowy, wiesz, no, od razu przyjęli tę zmianę. No, byli tacy, którzy w pierwszym etapie oczywiście donosili z samym zwyczajem na wszystko, co się w tej ambasadzie działo. Ale donosicielstwo kwitło. Szczepański chodzi do CIA, pamiętam, taki był tak. Donos. Nie, donosicielstwo kwitło, bo to są szczególne sytuacje, są zamknięte społeczności, kilkunastu, kilkudziesięcioosobowe, przecież personel ambasady, wobec tego wiadomo, że tam buzują wszelkie intrygi, donosy i tak dalej. To pół biedy, ale rzeczywiście to była kompletnie odmienna szkoła myślenia. Pamiętajmy, że polskie placówki były placówkami właściwie zamkniętymi. Sposób wychowania dyplomaty w PRL-u to był sposób wychowania kogoś, kto miał pilnować zamkniętej twierdzy. Jak najmniej wychodzić na zewnątrz. Każdy kontakt z przedstawicielami miejscowych środowisk musiał być zgłaszany ambasadorowi czy rezydentowi bezpieki. Mało tego, trzeba było uzyskać pozwolenie ambasadora. Trzeba było uzyskać pozwolenie. Niektórzy z tych moich kolegów nie mogli zrozumieć, jak to jest, że ja w ogóle się nie pytam ambasadora, mogę sobie iść na lunch z tym czy z tamtym, czy nawet pójść do tego CIA na te sesje poświęcone Europie Środkowo-Wschodniej. Wiele lat później już, bo w połowie lat 2000 ja rozmawiam z moimi młodymi pracownikami, którzy byli przez poprzedników, którzy wywodzili się właśnie jeszcze z tego czerwonego zaciągu, byli pouczani, że absolutnie nie wolno w ogóle wychodzić z ambasady, nie należy się z nimi kontaktować. Ja im mówię, dlaczego wy tu siedzicie? Tak. Młodzi, inteligentni ludzie, dlaczego wy tu siedzicie? Wynocha mi na miasto, wam polski podatnik płaci za to, żebyście się kontaktowali z miejscowymi i przynosili jak najwięcej interesującej wiedzy i kontaktów. No tak, ale przecież pani radczyni nam mówiła, że nie wolno. No więc...
Nie wiem, jak było to. Ale to jest po prostu kompletnie odmienna filozofia. No więc właśnie, to jest kompletnie odmienna filozofia. I skąd ona się brała, to ta lektura tej książki znakomicie pokazuje. Ja z przerażeniem widzę, że mamy mnóstwo pytań. No właśnie, które widzę, że nam się. Proszę Państwa, od razu tutaj widzę od razu kwestie niemieckie. Marku, że nie będziemy komentowali sprawy Jacka Bertosiaka, tak? Że po prostu nie. Nie, bo nie będziemy komentowali, bo mamy za małą wiedzę na ten temat. I kompletnie nie wiem, rzeczywiście ktoś z Państwa się odwoływał w tych pytaniach do sprawy Jacka. Nie mam pojęcia, jak było z tą kwestią plagiatu i tak dalej. W każdym razie byłbym niezwykle ostrożny w rzucaniu oskarżeń, bo generalnie łatwość rzucania przeróżnych oskarżeń stała się cechą polskiego życia społecznego, być może trochę dlatego, że są te media społecznościowe ze wszystkimi tego konsekwencjami, ale tutaj pan Kaladion całą serię pytań dotyczących spraw polsko-niemieckich. Ja przyznam się Państwu, że nie chciałbym, żebyśmy utknęli w problemie niemieckim. Natomiast idźmy swoim trybem, wiesz? Tak nie, bo to, tak, to, ale to tutaj powinniśmy oczywiście tę debatę w kwestii polsko-niemieckiej kontynuować. Ja przyznam się Państwu szczerze, że tak jak mówiłem przed tygodniem, komentarze pod naszą rozmową z Januszem Reiterem i Markiem Prawdą, nie te komentarze z naszej debaty, tylko raczej później umieszczone na YouTubie, trochę mnie zmartwiły, bo to jest taki kompletnie, są kompletnie oderwane od realnej dyskusji, a lubisz Niemców, a nie lubisz Niemców, a przepraszam, a sponsorują cię na pewno Niemcy i tak dalej. To nie jest w ogóle, to nie jest rozmowa o polityce, to jest kwestia. To jest kwestia przyglądania się interesom po prostu. Ja proponuję, żebyśmy tutaj, że dlaczego was, na przykład tu pan Kalion, który przyznaje się, że jest młodym działaczem PiS-u, mówi, że dlaczego tak zwana liberalna strona zdradza wspólny interes narodowy w sprawie reparacji? No dobra, jeżeli mielibyśmy szansę otrzymania tych reparacji, przepraszam Państwa za kaszel, realną szansę otrzymania tej reparacji, nie stracenia na tym w ostatecznym rozrachunku, to możemy o tym mówić, ale proszę Pana, problemem reparacji jest to, że jeżeli chce się je uzyskać, to najpierw prowadzi się długie, poufne rozmowy. Jeżeli widać, że jest szansa pozyskania tych środków, to można sobie pokrzyczeć. Natomiast nasza polityka w tej kwestii, jak i wielu innych, właśnie szczególnie na linii polsko-niemieckiej, polega głównie na wydawaniu okrzyków, a nie na prowadzeniu realnej polityki. Polityka to jest osiąganie możliwych do osiągnięcia celów za pomocą posiadanych środków, a nie wykrzykiwanie haseł, bo to jest jakby zupełnie, zupełnie co innego. No, powiernictwo pruskie było może nie wspierane, ale szczególnie przez CDU rzeczywiście, bo tu też pan się do tego odwołuje, powiedzmy traktowane życzliwie, z tego samego powodu, dla którego w Polsce odbywa się dyskusja na temat reparacji, czyli żeby przyciągnąć ileś tam głosów wyborczych. Tylko tych głosów wyborczych ziomkos jest coraz mniej, więc automatycznie ta kwestia z niemieckiej agendy politycznej znika. U nas nagle uruchomiono opowieść o tych reparacjach, których
jeżeli uzyskamy, to ich uzyskalibyśmy, co jest niemożliwe, ale załóżmy, że je uzyskamy. Ich koszt polityczny będzie większy niż te pieniądze, które by do Polski napłynęły. Wobec tego to nie jest zdradzanie interesu narodowego, jeżeli tak zwana liberalna strona, jak pan to określa, mówi, że tego się nie da zrobić. A kończąc, pan Kaldion powiada, co udało się osiągnąć w stosunkach z Niemcami w latach 2007-2015. Jeżeli popatrzy pan na ilość inwestycji, na rozbudowę handlu polsko-niemieckiego, na wsparcie ze strony niemieckiej wielu polskich inicjatyw, poczynając od Partnerstwa Wschodniego. Partnerstwo Wschodnie było inicjatywą polsko-szwedzką, ale w istocie bardzo mocno wspieraną przez Niemcy. Bez wsparcia Niemiec by nie wyszło. A Partnerstwo Wschodnie zaowocowało w efekcie Majdanem w Kijowie i tym, że Ukraina ostatecznie oderwała się od Rosji. I wreszcie osiągnięto rzecz chyba najważniejszą, której my nie doceniamy i którą w tej chwili marnujemy. Otóż osiągnięto to, że Polska zaczęła być traktowana właśnie w tych latach 2007-2015. Proszę mi wierzyć, bo ja to przeżywałem na własnej skórze jako dyplomata Polski wtedy. Zaczęła być traktowana jak normalny zachodni kraj europejski. To było nieprawdopodobne osiągnięcie. Ja bym powiedział więcej. Sukces Polski, głównie w relacjach z Niemcami, lecz nie tylko, ten sukces Polski doprowadził do tego, że Unia Europejska rozszerzyła się na przykład na Rumunię i Bułgarię. Gdyby nie to, że uznano, że Polska w sposób absolutnie modelowy włączyła się do Unii Europejskiej, tego rozszerzenia by nie było, bo zapanował przez pewien czas, głównie dzięki naszym sukcesom własnym, rozszerzeniu entuzjazm. Niemcy w tym entuzjazmie rozszerzeniowym byli bardzo dużym sojusznikiem Polski przez pewien czas. Można bez końca na ten temat dyskutować, natomiast naprawdę, naprawdę jakby duch tych pytań, które pan stawia, idzie kompletnie w poprzek rzeczywistości politycznej tamtego czasu. Znaczy, ja odnoszę wrażenie, że pan jest po prostu tak indoktrynowany jakoś. No nie, no pan powtarza pewną narrację. Narrację, tak. I tak jak Katarynka, no to, tak, że czemu Skubiszewski nie naciskał na traktat pokojowy między Polską a FN, dając furtkę Steinbach i powiernictwu? Mieliśmy zawarty traktat pokojowy z RFN. Ten traktat miał jedną słabość, ale słabość, którą Niemcy nie tyle wymusili, ile wyprosili. Mianowicie nie uznawał, że ten traktat polsko-niemiecki istnieje, można go przeczytać. Ten traktat miał jedną słabość, nie było w nim żadnej nierówności, że nie definiował polskiej mniejszości w Niemczech. Ale tak jak mówię, Niemcy to nie tyle wymusili, ile wyprosili, bo Niemcy cały czas mówili nam, że jeżeli uznają mniejszość polską w Niemczech, to będą musieli za mniejszość narodową ze wszystkimi tego konsekwencjami uznać Turków, a to będzie już w ogóle kompletne nieszczęście. To były miliony ludzi, tak? Tak, no bo mniejszość narodowa w tej niemieckiej definicji to jest ta mniejszość, która stale zamieszkiwała jakiś obszar. No Polacy nie spełniali tej historycznej normy, ale bo o ile Fryzowie, czy nawet Słowianie połabscy mają ten status mniejszości, o tyle Polacy nie. I to była główna słabość tak naprawdę traktatu podpisanego przez Kubiszewskiego. Mamy granicę, która jest potwierdzona międzynarodowo. Tak? I wcale to takie pewne nie było w momencie, jak się jednoczyły Niemcy. Mamy otwartą tę granicę, tak? Mamy partnera handlowego
No, mamy oczywiście problem taki, że jesteśmy mniej dynamiczni i gorzej rozwinięci niż Niemcy, no, ale na miłość boską. Ale to też nie jest skracamy nic. Ten dystans. Skracamy ten dystans, ale tutaj więcej zależy od nas niż od Niemców. Natomiast jakieś takie jejczenia. Ja powtarzam jedną rzecz, o której my bardzo... To jest tak, chupka i chaja, czaja, tak, pamiętasz? Tak, chupka i czaja to byli tak obowiązkowy straszak Gomułki na wszystko. Tak, cokolwiek się w Polsce zadziało, kto zestajkował, to było natychmiast myk i wyciągał z kapelusza Gomułka, jeszcze inni chupkę i czaje. Tak. Tak jak teraz pan tu wyciągna nam panią Steinbach, która już jest historią, tak. Na szczęście, prawda? Ja przypominam jeszcze jednej rzeczy. Europa jest podzielona w jakimś stopniu. I Europa jest podzielona tak, że nasz interes to jest wzmacnianie wschodniej flanki, to jest wzmacnianie szansy członkostwa Ukrainy, to jest tworzenie jakiejś perspektywy, jeżeli się zdemokratyzuje Białoruś i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie naszym interesem polskim jest to, żeby Europa jako Unia Europejska, Europa jako pewne ciało zbiorowe, z uwagą patrzyła na swój wschód. I w tym wspierają nas Niemcy, ponieważ Europa południowa i zachodnia, od Portugalii po Grecję, myśli kategoriami dawnego Imperium Rzymskiego. Czyli dla nich Europa to jest obszar wokół Morza Śródziemnego. I oni w tamtą stronę ciągną uwagę, fundusze, wszystko inne. A jeżeli Europa jako całość będzie lekceważyła ten kierunek wschodni, czy północno-wschodni, to będziemy osamotnieni wobec w oczywisty sposób agresywnego, rewizjonistycznego mocarstwa rosyjskiego. Czyli już choćby z tego względu, ponieważ Niemcy są w tej północno-wschodnim klubie, powinniśmy zabiegać jak najbardziej o współpracę z Niemcami. Panie Krzysztofie, czy ustaliliśmy jakiś komentarz, bo tutaj zwracają nam uwagę, że jakiś komentarz nam został usunięty. Nie wiem. No może nie dzisiaj, a usuwamy komentarze, jeżeli one są agresywne, tak, antysemickie, przekierowujące dyskusję na manowce. O. Tak, więc i będziemy nadal je usuwać, ale dzisiaj nie. Jeszcze nie usunęliśmy żadnego. Słuchaj, w Rzeczypospolitej, nie wiem czy widziałeś, chyba piątkowej, ukazał się artykuł Jana Parysa, który mówił o Europie Scholza i o Europie Morawieckiego, czyli dwa przemówienia. Nie wiem, czy czytałeś go. Nie czytałem. No to dobrze, to nie będziemy o tym dyskutować, to jak znajdziesz czas, to przeczytaj, bo tam moim zdaniem jest masa popełnionych błędów przez pana Parysa w ogóle w wiedzy o Europie, o tym, o czym to było, ale to może się mylę. My tutaj popieramy pana, że... Tak, no pan Kaladion bardzo ostro prowadzi jakąś debatę. Tak, Proszę pana, ale to nie trzeba tak, nie musi pan tego tak deklarować. Służę swojemu państwu i nie wstydzę się tego i tak dalej. Boże kochany, ja nie bardzo rozumiem, dlaczego pan musi aż takie deklaracje składać. Bardzo dobrze, że pan się zajmuje polityką. Ważne, żeby to była dobra polityka i żeby była na odpowiednim poziomie. I straszono, tak, to moja partia rusofobiczna i straszono nasza. Tak, no tu jest cały czas taka dyskusja właściwie my, wy, przyjaciele, Rosjanie i tak dalej. Kompletnie nieprawdziwa, proszę państwa, naprawdę. Ja uczestniczyłem trochę w tej polityce. Jako dyplomata dostawałem instrukcje, jako polityk czy członek rządu te instrukcje z kolei formułowałem. I naprawdę, oczywiście była gdzieś na marginesach rosyjska agentura. Pewnie jest do tej pory. Natomiast zapewniam państwa, że nie było rosyjskiej agentury na poziomie decyzyjnym. Myślę, że
bez względu na to, po której stronie sceny politycznej. Przecież jest paradoksem, że również postkomuniści okazali się być odporni na przeróżne rosyjskie naciski i pomysły. Więc to bardzo odpornie, musiałbym powiedzieć. Tak, no. No tak, no. Zresztą uczciwie mówiąc, to przekonanie, że Polska jest krajem w pełni europejskim, w dużej mierze było związane właśnie z tą niespodzianką, jaką była prozachodnia postawa środowiska postkomunistycznego. Tych liderów Kwaśniewskiego czy Millera w początku lat 2000, bo ja pamiętam, jak już było wiadome, że około roku 2000 było wiadome, że ruchy posolidarnościowe stracą władzę na rzecz postkomunistów, bo przecież wszystkie ambasady prowadzą nieustanne analizy tego, jaki jest rozkład poparcia społecznego, jakie będą możliwe wyniki wyborów. To ja pamiętam takie rozmowy i w Londynie, i w Berlinie, i we Włoszech, podszyte obawą, że za chwilę to się wszystko przewróci, że wy tutaj negocjujecie wejście do Unii Europejskiej, a za chwilę pójdziecie na wschód. I nagle okazało się, że ci ludzie, którzy byli kojarzeni z Moskwą, tak jak Leszek Miller, czy trochę mniej, ale jednak też uważani za tamtą stronę, jak Kwaśniewski, jeszcze mocniej, czy równie mocno naciskali na właśnie zakotwiczenie Polski w Zachodzie. I to dopiero ich przekonało, tych naszych partnerów zachodnich, że Polska generalnie jest normalnym krajem europejskim. Tak. Warto o tym też pamiętać, ale cały czas my się poruszamy tak naprawdę w trochę sprowokowanym przez pana Kaladiona dyskursie w dużej mierze odnoszącym się do spraw wewnętrznych. Ja rozumiem, że teraz ta skandaliczna, to moja opinia tu jest jasna, komisja dotycząca rzekomych grzechów rosyjskich budzi emocje społeczne, ale proponuję, żebyśmy tę kwestię wyjęli poza nawias naszej rozmowy o polityce zagranicznej, bo to jest w istocie wyłącznie, jak mawiał Lech Wałęsa, targanie się po szczękach, a nie prawdziwa polityka, i ma się to w małym stopniu do politycznych realiów. Tak. Pan państwowiec pyta, czy w interesie Polski leży przedłożony... Wracamy do kwestii głównej, przebiegnijmy te kilka pytań, które tutaj były na początku, bo było ich sporo. Czarnowizja to jest ten pokój, nie chodzi nawet o odzyskanie terytoriów dla... Nie, tutaj jest cały ten pakiet dyskusji w istocie pomiędzy PiS-em a Platformą, co sobie mówię, nie angażujmy się w ten spór, bo on do niczego nie prowadzi. To jest spór szkodliwy, naprawdę. Ja przypominam państwu, że to, o czym Piotr mówił na samym początku i o czym piszą właściwie wszyscy analitycy, że spójność społeczna, utrzymanie wspólnoty jest absolutnie podstawowym warunkiem jakiegokolwiek sukcesu w polityce międzynarodowej. Naszego państwa. Każdego państwa, bo państwo podzielone wewnętrznie ponosi porażki. Ja, jeśli pozwolę, zacytuję, bo to jest Marka Budzisza. Proszę państwa, pierwszy rozdział, tak moim zdaniem ta książka jest niedoceniona. No myśmy ją tutaj już reklamowali, nawet Marek był gościem. Bardzo dobrze ułożone są te rozdziały, prawda, bo trzeba spojrzeć na to, co Marek Budzisz, jak sobie tę książkę ułożył. I Marek Budzi pisze, że tak, w tej jedno zdanie. Społeczeństwo wewnętrznie skłócone i podzielone w zakresie diagnozy najlepszej strategii politycznej w dłuższej perspektywie niedoraźnie wiele w historycznej rywalizacji nie osiągnie. A przedtem przytacza badania ekspertów Rand Corp, chyba to jest Rand Organization, Corporation, bo tam są dwie corporation, którzy prowadzili całą serię analiz dotyczących, co powoduje, że państwa odnoszą sukcesy, prawda? I jednym z tych jest ta spójność społeczna, której my nie mamy, prawda? I niestety, co by nie powiedzieć, prawda, no
Nie chcę już tutaj mówić, żeby nie wszczynać dyskusji, kiedy to pęknięcie nastąpiło. I widzę tutaj ten, że tak powiem, cała nasza narracja pana Kaladiona, prawda, jak gdyby... Nie, jest narracją sporu. Jest narracją sporu i tak dalej, więc dobrze. Ale wróćmy do pokoju. Tak, nawet pobiegnijmy jeszcze w dół te pytania, bo ich było więcej. Tak, dzień dobry, kłaniam się. Słyszałem, tak, że tu jest Jacek Bartosiak. Tak, nie będziemy tego komentować, bo to mówiliśmy, nie wiemy. Dlaczego każdy kraj, przekazując zbrojenie Ukrainie, ogłasza oficjalnie, co ile chce dać? Nie? Prawda. To znaczy, każdy kraj się chwali, że daje, natomiast czy daje naprawdę to, czym się pochwalił, czy daje więcej, czy daje mniej, to jest zupełnie inna historia. Włosi się nie chwalą. Włosi na przykład, ale wiele... Bułgarzy w ogóle siedzą cicho, tak, a dali bardzo dużo. Tak, więc to jest różnie, natomiast my się chwalimy z definicji, to jest inna sprawa, natomiast prawda jest taka, że wokół wojny zawsze tworzy się coś, co jest nazywane mgłą wojny, tak, gdzie wszyscy opowiadają różne dziwne rzeczy, nie zawsze zgodne z rzeczywistością. I myślę, panie Jacku, że oficjalnie nie jest to ogłaszane, oczywiście. Są ogłaszane sumy pieniędzy, no bo są to pieniądze budżetowe. No i podatnik ma prawo się tego domagać. W tych krajach ma prawo się tego domagać, tak. Więc tutaj skala pomocy, na przykład tak jak mówią to Amerykanie, jest rzeczywiście prezentowana. Natomiast co naprawdę idzie, jakimi kanałami, to jest zupełnie inna sprawa. Już wielokrotnie się zdarzało, że nagle odkrywano jakiś rodzaj broni, o którym nikt nie mówił, a który nagle się znajdował na froncie. Okay, tak, na froncie. Więc generalnie oczywiście politycy mają skłonność przechwalania się tym, co dali, natomiast myślę, że też to, o czym mówią, nie zawsze jest tym, co dzieje się naprawdę. Tak. W tej kwestii. Tak, ale powiem brutalnie, pisze pan państwowiec. Polska potrzebuje państwa buforowego, ale czy to państwo będzie posiadało Bachmut? Awdijewkę powinno nas mało interesować. No nieprawda. Kompletnie nieprawda, nie. Bo ja o tym kiedyś już mówiłem i mamy mówić o możliwych scenariuszach, do czego zaraz przejdę, ale to pytanie, które pan postawił, jest pytaniem istotnym. Mianowicie jest ważne, bardzo ważne z punktu widzenia naszych interesów, jaka Ukraina będzie po wojnie. Czy będzie to Ukraina poobijana z kompleksem takim, jak mieli Niemcy w Republice Weimarskiej, czyli tego, że została zdradzona przez sojuszników i musiała się zgodzić na niesprawiedliwy pokój, czy będzie to Ukraina, która będzie miała świadomość, że dzięki sojusznikom odniosła sukces i że z kolei ci sojusznicy są Ukrainie niezbędni do tego, żeby ten sukces utrwalić i żeby Ukraina mogła zakorzenić się w świecie Zachodu. To jak Ukraina wyjdzie z tej wojny, powiedziałbym, że jest wręcz kluczowe. Zresztą, tak jak mówię, mieliśmy się zastanawiać nad tym, jaki pokój, czy jakie zakończenie przynajmniej tego etapu tej wojny będzie. I do tego wrócimy, ale tu się z panem państwowcem fundamentalnie nie zgadzam, bo bardzo ważne jest, jaka będzie Ukraina. To, czy będzie posiadała tę lub inną ziemię, to jest kwestia niesłychanie istotna. Ja powiem tak, jeżeli Ukraina nie odzyska możliwości spokojnego handlu przez Morze Czarne, to będziemy mieli nieustanne jazdy, w cudzysłowie, takie jakie mamy ze zbożem, będziemy mieli nieustannie, bo będziemy głównym kanałem eksportowym Ukrainy. I oczywiście ileś ludzi w Polsce będzie chciało na tym nie zawsze uczciwie zarobić, co będzie generowało konflikty. Ale to jest jeden z kilkudziesięciu elementów istotnych w związku z tym, jak się skończy wojna i jaki będzie terytorialny zasięg Ukrainy. Dobrze, ale jeśli pozwolisz, to
zatrzymajmy się tutaj na chwilę i chciałem ci zapytać, czy Rosja chce pokoju i czy jesteś w tej chwili na rękę? Ależ Rosja, podobnie jak... Czy w ogóle ma jakieś, postawiła jakieś, powiedziała, pokój... Ale Rosja będzie walczyła o pokój do ostatniego Ukraińca żywego. To wiadomo, tak jak Związek Sowiecki walczył o pokój cały czas. Oczywiście kpię, Rosja chce pokoju na swoich warunkach, czyli chce kapitulacji Ukrainy i Zachodu, bo to rzeczywiście Rosjanie traktują tę wojnę jako wojnę z Zachodem. Więc chcą osiągnąć ten cel, który przedłożyli nam na papierze 21 lutego. Myślę, że dalej nawet chcą dalej? Pójść. Tak, ja myślę, że chcą pójść dalej. Tamte warunki to były warunki minimum. To były warunki pokojowej kapitulacji, a po wojnie to chcą kapitulacji dalej idącej. Czyli czego jeszcze chcą? Chcą Polskę mieć No przynajmniej jako strefę buforową, oczywiście, że tak. Polskę, cały obszar Europy Południowej, Finlandię ponownie sfinlandyzowaną, a nie jakąś w NATO, skandal przecież i tak dalej. Mówiąc serio, Rosjanie nie chcą pokoju, tylko chcą kapitulacji, więc trudno... Czyli pokoju nie będzie. To znaczy, pokój może być pod warunkiem zwycięstwa ukraińskiego. No właśnie mieliśmy mówić o scenariuszach, no więc spróbujmy. Ja od razu proszę Państwa o nie wpisywanie uwag dotyczących realności, bo chcę przedstawić kilka scenariuszy możliwych, mniej lub bardziej. Niektóre są fantastyczne wręcz i mało prawdopodobne, ale przejrzyjmy wszystkie, a dopiero potem mów o ich realności, bo scenariusz numer jeden to jest scenariusz całkowitego zwycięstwa Ukraińców na polu walki. Teoretycznie to jest scenariusz wymarzony. Ale co oznacza całkowite zwycięstwo Ukrainy na polu walki? To znaczy wyeliminowanie armii rosyjskiej, konwencjonalnej, jako realnej siły wojskowej. Czyli sytuację, która oznaczałaby w istocie, że po udanych ofensywach ukraińskich przed wojskami ukraińskimi stoi otwarta droga na Moskwę, bo już nikt jej nie będzie mógł bronić. To jest, teoretycznie jest to scenariusz wymarzony, prawda? Ale czy na pewno? Myślę, że dla świata nie tylko zachodniego jest to scenariusz, który budzi przerażenie, no bo w takim wypadku pełnego zwycięstwa Ukrainy na polu walki, pełnego podkreślam, czyli de facto zniszczenia armii rosyjskiej, Rosji pozostaje jedyne rozwiązanie, sięgnięcie po broń atomową. No bo jeżeli czołgi ukraińskie mogą dojechać do Moskwy, no to Rosjanom nic innego nie pozostaje, jak wywołać wojnę światową. Tego się obawiają Amerykanie, tego obawiają się Chińczycy, tego obawiają się wszyscy, a najbardziej powinniśmy się my obawiać, bo prawdopodobnie my byśmy byli, albo my, albo Bałtowie bylibyśmy pierwszym celem uderzenia atomowego. No ale scenariusz A, pełne zwycięstwo Ukrainy. Scenariusz B, to zwycięstwo Ukrainy na polu walki takie, które spycha Rosjan do granicy z 1991 roku, czyli wszystkie terytoria ukraińskie są odzyskane. Co wiązałoby się z tym, że armia rosyjska nie posiada już możliwości działań ofensywnych. Nie jest całkowicie pobita, nie posiada zdolności działań ofensywnych. To jest scenariusz bardzo dobry, natomiast jak się wydaje, jest to scenariusz nie najbardziej prawdopodobny, no ze względu na ogromne możliwości jednak mobilizacyjne Rosji, na posiadany przez Rosję potencjał i tak dalej, i tak dalej. Więc
scenariusz B, czyli wyparcie Rosjan do granic 91 roku i pozbawienie armii rosyjskiej możliwości ofensywnych, w istocie nie zapewnia pokoju. A przynajmniej nie gwarantuje pokoju, choć oczywiście tu jest jeden element, który za chwilę będzie w scenariuszu C. Mianowicie taki, że tego typu porażka Rosji z jednej strony nie wymusza na Rosjanach odwetu atomowego, a z drugiej strony najprawdopodobniej taka skala porażki spowodowałaby zmianę rządu w Rosji i nowy rząd rosyjski najprawdopodobniej musiałby być bardziej otwarty na negocjacje ze światem zachodnim, czyli na jakieś uzgodnienia pokojowe. Ale taka skala zwycięstwa ukraińskiego też wydaje się być mało prawdopodobna. Natomiast trzeci scenariusz, C, to jest ograniczone zwycięstwo ukraińskie. I tu dochodzimy do tego punktu kluczowego. Co jest kluczem do ograniczonego zwycięstwa ukraińskiego i co, podobnie jak w scenariuszu B, może dawać szansę na bardziej trwały pokój? Kluczem jest Krym, oczywiście. Kluczem jest Krym i to o ile kraje Europy Zachodniej optują raczej za scenariuszem D, o którym za moment, o tyle wydaje się, że dla Waszyngtonu rzeczywiście opcja zdobycia Krymu jest opcją zarówno do przyjęcia, jak opcją, którą przynajmniej spora część amerykańskiej elity wojskowej i politycznej preferuje. Ponieważ Krym jest kluczem do Morza Czarnego, ponieważ Krym jest kluczem do portów ukraińskich, bez odzyskania Krymu, albo przynajmniej jego całkowitej demilitaryzacji. Trudno mówić o swobodnej żegludze do Odessy na przykład, czyli odblokowaniu eksportu ukraińskiego i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony Krym w Rosji jest symbolem, czyli zdobycie Krymu przez Ukraińców oznaczałoby najprawdopodobniej upadek reżimu putinowskiego. Jednocześnie upadek mniej bolesny niż w wypadku tej klęski totalnej, czyli Donbasu, wszystkiego innego. Myślę, że z perspektywy Waszyngtonu tak naprawdę optymalnym rozwiązaniem byłoby, żeby w rękach rosyjskich pozostała część Donbasu, czyli Rosja ma jakiś sukces mimo wszystko, zajęcie Krymu przez Ukraińców i odwojowanie większej części wybrzeża Morza Czarnego i Azowskiego, które należało do Ukrainy. To oznaczałoby upadek reżimu Putina i powstanie rządu, który byłby względnie otwarty na rozmowy pokojowe. To każdy z tych scenariuszy i scenariusz D, który wydaje się być preferowanym scenariuszem przez zachodnioeuropejskich sojuszników, czyli odbicie przez Ukraińców tych terenów, które stracili po lutym 2022 roku. Czyli dojście, czyli nie zdobywanie Krymu, dojście do granicy Donbasu, no, jakby odbicie tego, co stracili po agresji rosyjskiej, tej pełnowymiarowej w lutym. Tu jest pewna różnica między perspektywą Waszyngtonu i perspektywą europejską. Ale ten scenariusz D jest scenariuszem względnie prawdopodobnym, natomiast mniej bezpiecznym dla Ukrainy od scenariusza C. I teraz wszystkie te cztery scenariusze prowadzą do jeszcze jednego skutku, mianowicie do szybkiego członkostwa Ukrainy w NATO. Ja z kolei zwracam uwagę na niezwykle ciekawy wywiad, jakiego udzielił Henry Kissinger z okazji setnych urodzin. Gdzie Kissinger powiada, że on był przeciwnikiem rozszerzania NATO, ale w tej chwili uważa, że Ukraina musi wejść do NATO, ponieważ
nie może być krajem neutralnym po doświadczeniu wojny i tylko jako członek NATO będzie miała realne gwarancje bezpieczeństwa. Ale też Kissinger mówi dwie inne rzeczy. Po pierwsze, że Ukraina powinna pogodzić się z utratą części terytoriów i że należy w wyniku porozumienia pokojowego wrócić do dialogu z Rosją. Więc z tym ostatnim punkcie się ze starszym panem nie zgadzam dość mocno, bo myślę, że do dialogu z Rosją można wrócić dopiero wtedy, kiedy zostanie złamany kręgosłup tego modelu imperialnego, który w tej chwili wprowadził Putin. Czyli po odejściu Putina i po odejściu jego ekipy, bo Putin jest symbolem, nie tylko przywódcą i dyktatorem. Więc po realizacji tego warunku można o tym rozmawiać, ale po, a nie przed. I teraz w tych pięciu punktach mamy w każdym wypadku Ukrainę wchodzącą do NATO i wchodzącą do Unii Europejskiej. Już pojawiły się bardzo wyraźne głosy, to też charakterystyczne z Niemiec właśnie, że przecież Ukraina może być przyjęta do NATO w podobnym modelu jak Republika Federalna Niemiec. Pamiętajmy, że Republika Federalna Niemiec nigdy nie zrzekła się pretensji terytorialnych ani do NRD, ani do części terytorium Polski. Natomiast gdy została przyjęta do NATO, gwarancje natowskie objęły tylko realne terytorium zarządzane przez władze RFN-u. Czyli gwarancje NATO nie obejmowały obszaru NRD, a tym bardziej polskich ziem zachodnich, do których Republika Federalna zgłaszała pretensje. Mimo regulacji konstytucyjnych i mimo nieustalonej granicy, jaką miała Republika Federalna Niemiec. Czyli Ukraina nawet z obszarem terytorium okupowanym mogłaby być do NATO przyjęta. Ja zwracam uwagę na drugą część tej niemieckiej argumentacji. Ona jest jeszcze ciekawsza, bo tutaj padło coś takiego, no że przecież w końcu Niemcy odzyskały dawne NRD. Wobec tego dla Ukrainy też przy sprzyjającej koniunkturze politycznej powstaje możliwość odzyskania terytoriów zagarniętych przez Rosjan. Takie jest, jak się wydaje, myślenie na zachodzie Europy. Jak najprędzej wyjść z tego konfliktu, zakotwiczyć Ukrainę w świecie zachodnim, bądź w modelu proponowanym przez Kissingera, czyli członkostwa w NATO i w konsekwencji w Unii Europejskiej, bądź modelu, o którym sami Ukraińcy czasami mówią, czyli modelu izraelskiego, kiedy Izrael nie jest członkiem NATO, ale w istocie ma stuprocentowe gwarancje bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych. To jest prawie równoważne. Oczywiście członkostwo jest o tyle lepsze, że nie zależy od humoru władzy konkretnych państw, tylko jest potwierdzone traktatowo. Scenariusze od, wydaje mi się, że od C do E są możliwe do realizacji w odróżnieniu od tych pierwszych dwóch, bo nie wydaje mi się, żeby takie pełne zwycięstwo Ukrainy, rzeczywiście pełne ze zniszczeniem armii rosyjskiej, było możliwe. Oczywiście w każdym z tych przypadków będzie to granica napięcia. Będzie to granica, której dowolne władze rosyjskie tak naprawdę i dowolne władze ukraińskie będą eksponowały swoje pretensje terytorialne. To naturalnie będzie miało negatywne konsekwencje i przede wszystkim gospodarcze. Bo załóżmy, że Ukraina odzyskuje Mariupol, tak? Zniszczony do gołej ziemi. I chce odbudowywać przynajmniej część infrastruktury przemysłowej czy portowej.
jaki prywatny inwestor przyjdzie tam inwestować, nie mając pewności, że za chwilę tu nie wybuchnie wojna. Mam wątpliwości. Czytałem dzisiaj rozmowę z kobietą z Ukrainy, która przeniosła się z Ukrainy Wschodniej, nawet nie do Polski, na ziemię lwowską, zapytanej o to, czy po odzyskaniu tych terytoriów wróci. Dom zniszczony, ona przeżyła jakieś piekło, tortur i tak dalej. No i ona mówi nie. Nie, bo ja się nie chcę bać tego, że za chwilę zginę. Za chwilę może to powrócić. Jeżeli to mówi ktoś, kto tam mieszka, to sobie wyobraźmy teraz gościa, który siedzi w londyńskim City i ma swoje pieniądze zainwestować. Jeżeli nie będzie miał pełnej gwarancji, a taką gwarancją może być członkostwo w NATO, to tych pieniędzy nie zainwestuje. Zapomnijmy o tym. Ale mamy jeszcze wysoce prawdopodobne scenariusze, które ja nazywam scenariuszami gnilnymi. No bo te, o których mówię, są scenariusze zwycięstwa ukraińskiego. Co najmniej odwojowania terytorium do tego, co było zajęte przez Rosjan przed lutym tego roku. I mamy kolejny scenariusz. Częściowy sukces ofensywy ukraińskiej, odbicie dalszej części terytorium, ale utknięcie tej ofensywy w pewnym momencie i rosnące naciski świata zewnętrznego, żeby doprowadzić do jakiejś formuły pokojowej. To jest to, o czym mówił w swoim pytaniu jeden z naszych widzów, pan państwowiec, prawda? Co nas obchodzi, do kogo będzie należała Awdijiwka? Takie pytanie oczywiście zadają sobie również politycy w Paryżu, w Rzymie, w Berlinie, gdziekolwiek indziej. Czy to ważne? Otóż jest to ważne, proszę Państwa, dlatego że jeżeli zakres odwojowania terytoriów przez Ukrainę nie będzie satysfakcjonujący dla samych Ukraińców, jeżeli zakres odwojowania terytoriów nie pozwoli Ukrainie na samodzielny byt, na niezależny byt ekonomiczny, czyli na przykład na swobodny handel ze światem zewnętrznym, to będziemy mieli coś, co brzydko się nazywa ropiejącym wrzodem, który trzeba będzie prędzej czy później przeciąć, nawet jeżeli. Znowu mamy opcję taką, że te granice rozejmowe Ukrainy wystarczą Sojuszowi Północnoatlantyckiemu do przyjęcia Ukrainy, to tak naprawdę zaczniemy znów żyć w cieniu Rosji, bo będziemy musieli się z Rosjanami dogadywać, bo wiadomo, że w sytuacji takiego zawieszenia broni prędzej czy później zostanie podjęta próba zmiany status quo. Mieliśmy przykład z postaci Górskiego Karabachu, proszę Państwa. Tak? 30 lat porządek, który był na terenie Górskiego Karabachu zajętego przez Armenię, wydawał się być już utrwalony. I nagle w ciągu półtora miesiąca, a to wszystko się posypało w wyniku działań zbrojnych i zwycięstwa Azerbejdżanu. Wtedy, kiedy wszyscy dookoła, politycy, organizacje międzynarodowe zapewniali, że oczywiście tylko pod drogą pokojową rozwiązujemy ten konflikt. Figa z makiem. Okazało się, że konflikt został rozwiązany siłą militarną. To jest taka sama pokusa stanie przed Rosjanami. I taka sama pokusa, bądźmy szczerzy, będzie stała też przed Ukraińcami. Tylko koszty odbudowy Ukrainy w wypadku tego scenariusza F, czyli scenariusza częściowego odzyskania terytoriów i wstrzymania działań wojennych, będą dużo wyższe. Scenariusz kolejny
To jest scenariusz, który, z którym, jak się wydaje, przyjechali Chińczycy. Czyli scenariusz unormowania sytuacji przy udziale dwóch wielkich mocarstw globalnych, Chin i Stanów Zjednoczonych, bo Chińczycy Amerykanów w całości nie wypchną. Odbudowa Ukrainy na warunkach chińskich i wystąpienie przez Chiny jako gwarant niezależności Ukrainy. To jest scenariusz na razie nie do przyjęcia dla Ukraińców, ale scenariusz, który jest dla prezydenta Ukrainy, czy dla rządu Ukrainy, takim kołem ratunkowym. Bo do tej pory rząd ukraiński był całkowicie tak naprawdę zależny od Stanów Zjednoczonych i po części sojuszników zachodnich. Bo tylko oni mogą Ukrainę odbudować, tylko oni mogą Ukrainę obronić przed Rosją. No więc przyjechali Chińczycy i powiedzieli hola hola, my też możemy. Oczywiście zapłacicie za to wysoką cenę, ale my będziemy w stanie zagwarantować waszą niepodległość. Natomiast dajcie sobie spokój już z tym odwojowywaniem i toczeniem dalszej wojny z Rosją. To na razie jest to dla Ukrainy do przyjęcia. Ale z drugiej strony zaczyna tworzyć jakieś pole manewru dla władz ukraińskich. No bo prezydent Ukrainy jedzie na szczyt G7 i prawdopodobnie mówi wprost prezydentowi Bidenowi, że jeżeli nas nie poprzecie, jeżeli nie dacie nam sprzętu i wsparcia i możliwości, żebyśmy wygrali tę wojnę, to my nie mamy innego wyjścia, będziemy musieli przyjąć propozycję chińską. Ale propozycja chińska jest oczywiście lepsza od wariantu ostatniego, czyli zwycięstwa Rosji. Bo nie można wykluczać, że Rosjanie odniosą sukces, że ukraińska ofensywa się załamie, że Ukraina będzie już tak skrajnie zmęczona, że nie będzie w stanie kontynuować wojny i Rosja wmusi jakiegoś kolejnego Janukowycza jako przywódcę Ukrainy, to oczywiście i tak jest mniej niż Rosjanie liczyli na początku. Ale w każdym razie, że Ukraina zostanie wepchnięta ponownie w pętlę zależności od Rosji. Tego nie można wykluczać. Dla nas oczywiście jest to scenariusz najgorszy z możliwych, ale też go trzeba brać pod uwagę, wspierając wszystkie pozostałe. Mamy w przybliżeniu 7-8 ścieżek rozwiązania sytuacji. Najbardziej prawdopodobne są te, które są na środku tej skali cały czas. Czyli takie, które nie usatysfakcjonują nikogo, ale skoro one nie usatysfakcjonują nikogo, to Ukraina musi mieć potężne gwarancje niepodległości, żeby po pierwsze przyjęła takie warunki, a po drugie, żeby rzeczywiście mogła się zacząć odbudowywać. Dla gospodarki polskiej, dla gospodarki europejskiej również, odbudowa Ukrainy, my patrzymy na to przez pryzmat kosztów. Setki, tam 420 miliardów euro jest potrzebne na odbudowę Ukrainy, prawda? Super. Tylko ci, którzy obliczają te 420 miliardów euro, mówią o MPL koszcie brutto. Czyli od razu gdzieś 30% tych kosztów to jest marża dla biznesu, który będzie tam inwestował, dla firm, które będą tam pracowały, dla polskich kolei, które będą przewoziły towary i tak dalej, i tak dalej. Czyli tłumacząc z politycznego na nasze, proszę Państwa, to oznacza, że będzie minimum
120 miliardów euro do podziału od razu. Do zarobienia, no krótko mówiąc. To po pierwsze. Ale po drugie, i ważniejsze, to jest to, że dalsze inwestycje i odbudowa Ukrainy co oznaczają? Oznaczają zapotrzebowanie na maszyny, samochody, meble, okna, sprzęt, pracowników, logistykę. Czyli jakby to cynicznie nie zabrzmiało, proszę Państwa, odbudowa Ukrainy może stać się kołem zamachowym, które pozwoli gospodarce europejskiej wyjść z cały czas takiej, takiej recesji, a może nie recesji, ale spowolnienia gospodarczego, które wyraźnie widać przynajmniej od czasu pandemii, a tak naprawdę od kryzysu 2008 roku, Europa wciąż nie nabrała rozpędu. I oczywiście wszyscy, którzy rozmawiają o odbudowie Ukrainy, tak to widzą. I dla nas jest to kwestia fundamentalnie ważna, bo my ze względu na nasze położenie, ze względu na to, że nasz mały biznes, nasi eksperci Ukrainę dobrze znają, możemy zyskać na tym procesie odbudowy Ukrainy więcej procentowo niż włożymy. Nasza marża, mówiąc tym językiem ekonomicznym, może być większa niż ta, którą będą mieli pozostali inwestorzy zachodni. Bo właśnie rozbudowana o zysk wynikający z naszego know-how tak zwanego. Ale ja rozumiem, że firmy tam wchodzą, ale tylko w takim momencie, kiedy nie ma już działań zbrojnych. A to jest pytanie, które stawiają sami Ukraińcy. Zresztą gdzieś się pojawiły nawet chyba przecieki z rozmów wewnętrznych w rządzie Ukrainy i debaty, czy już w tej chwili zabierać się do odbudowy, czy poczekać na chwilę zwycięstwa. To nie jest oczywiste wcale. Bo pamiętajmy, że infrastruktura ukraińska jest zrujnowana. No właśnie. I być może należy ją już zacząć odbudowywać teraz, nie czekając, przynajmniej w części, nie czekając na zakończenie wojny. Ale oczywiście jest tak, że jak zaczniemy odbudowywać teraz, to będzie to odbudowa bardziej kosztowna niż wtedy, kiedy będzie można to zrobić w planie już jakimś szerszym, kiedy wiadomo, jakie terytorium obejmuje, kiedy wiadomo, jakie są przed Ukrainą perspektywy, bo po prostu wtedy ten poziom ryzyka i wynikający z tego dodatkowej marży, choćby związany z kosztami ubezpieczeń inwestycji, będzie dużo niższy. Tak. Ale czy w ogóle sądzisz, że może dojść do takiego momentu, kiedy ta strzały umilkną? Czy to w ogóle jest możliwe? Bo przecież jest możliwe. Nie jest to w interesie Rosjan, żeby tę wojnę zakończyć. Nie jest to w interesie Władimira Putina. Ja dlatego wracam cały czas do tej opcji krymskiej, bo to by było najprostsze. Krym wywindował Putina w 2014 roku na szczyty popularności. Dał mu 10 lat spokoju przy słabej koniunkturze gospodarczej i utrata Krymu oznacza dla niego śmierć polityczną, a nie oznacza śmierci politycznej dla Rosji. Czyli nie ma utrata Krymu, wbrew temu, co czasami jest mówione, to nie jest jeszcze ta czerwona linia, która by spowodowała użycie broni atomowej przez Rosjan, a z drugiej strony to już jest ten moment, w którym prawdopodobnie dochodzi do upadku reżimu. Czyli to, co pojawia się w myśleniu amerykańskim, no to wyraźnie ze strony
ze strony kilku środowisk i rządowych, i nierządowych amerykańskich się pojawiała ta kwestia, Krym jest najważniejszy, prawda? Choćby generał Hodges o tym mówił. To jest myślenie bardzo rozsądne, bo to jest cios w splot słoneczny Rosji. Rosjanie w tym momencie dokonują zmiany władzy. Rosjanie w tym momencie wycofują się z tego swojego zwrotu quasi. Zresztą ten zwrot quasi jest w istocie eleganckim przykryciem smutnego stwierdzenia, że Rosja staje się satelitą chińskim. Jak się nawet zwrócą do Azji, to tam w zasadzie już niewiele jest. No tam w Azji są Chińczycy. No więc właśnie to, że... mówię, ale w sensie ich wpływów, prawda, i tak dalej, to już... Nie, no wpływy rosyjskie w Azji są systematycznie wypierane. Są wypierane z Kaukazu, są wypierane z Azji Środkowej. Oczywiście one cały czas są mocne, nie czarujmy się. Natomiast Rosja nie jest już game changerem na tamtym obszarze. Ale zwrot ku Azji oznacza w istocie zwrot ku Chinom. Czyli zgodę Rosji na przyjęcie roli młodszego brata, czy junior partnera, jak niektórzy to nazywają, Chin, w ich walce przeciwko Ameryce. Zobacz, jaka to musi być klęska dla tych rosyjskich elit. Przecież tak 30 lat temu te Chiny jeszcze były, wiesz, no, biednym państwem. Już nie były takie biedne, w każdym razie było wyobrażenie, że... 30 lat temu były jeszcze biedne. Tak, ale rozumiesz, i w ciągu tych 30 lat, czyli jedno pokolenie, no wiesz, taka dysproporcja się pojawiła. Jak można doprowadzić państwo do takiego, rozumiesz, upadku? No można. Swoje, no kurczę, ja się pytam, oczywiście, że można to, tylko rozumiesz, że to i mieć to za jakiś sukces, wiesz, i... Nie, no to mówienie o sukcesie, znaczy ja nie uważam rosyjskich elit za idiotów, to zgłaszam się do komisji, bo to rozumiem, że to już podpadam pod komisję. Wręcz przeciwnie, uważam, że są to ludzie inteligentni i że są to ludzie, którzy mają świadomość straszliwej porażki. Marzenie znaczy, o... Znaczy rozumiem, że wszystkie ich wszystkie plany, cele się odwróciło o 180 stopni. 180 stopni, tak. Przecież to jest straszna klęska. No jest klęska, ale no jedynym sposobem na to, żeby tę klęskę przykryć i zracjonalizować przed samym sobą, to jest właśnie wojna. Wojna, tak. Bo, nie pierwszy raz zresztą w historii. Nie pierwszy raz w historii, ale oczywiście marzenie o Rosji zmodernizowanej, nowoczesnej, która staje się, tak jak marzył o tym Władimir Putin, liderem Zachodu, czy liderem świata cywilizowanego, może tak to, bo oni to raczej nie mówili w kategoriach Zachód, tylko Północ i tak dalej. Rosji, która rozdaje karty, nagle się posypało. Modernizacja rosyjskiego przemysłu, rosyjskiej gospodarki kompletnie nie wyszła. Marzenie o tym, że Rosja stworzy jakiś krąg państw od siebie, czy uzależnionych, czy w jakiś sposób z Rosją związanych. No, takim pomysłem była choćby ta Euroazjatycka Unia Gospodarcza. No, na ostatnim spotkaniu tej Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej Kazachstan, czyli główny obok Rosji członek tej grupy krajów, bo pozostałe to są karzełki ekonomiczne. Armenia, Kirgistan, Tadżykistan, to są kraje maleńkie, gospodarcze jeszcze mniejsze. Kazachstan właściwie wypowiedział posłuszeństwo i bardzo wyraźnie prezydent Tokajew stwierdził, że Unia Euroazjatycka to ma być wyłącznie strefa wolnego handlu, żadnej większej integracji. Kazachstan nie jest tym zainteresowany i nie snujmy jakiś mrzonek, prawda? No więc to jest cios w ten pomysł, że Rosja stanie się wielkim reintegratorem przestrzeni, przynajmniej postsowieckiej.
Koniec, nie, diabli wzięli. Potęga militarna, no, na naszych oczach następuje dekonstrukcja tego mitu. No, armii lądowej, tak? Bo niektórzy no, mówią, że są o marynarka i siły lotnictwa właściwie są nietknięte. No i tak, i nie. No, jeśli w ogóle one mają jakieś no więc znaczenie. Właśnie, to tak jak niedawno czytałem jakieś analizy dotyczące broni atomowej. No pamiętajmy, że broń atomowa wymaga stałej modernizacji, nie tylko konserwacji. Poczynając od tego, że jeden z głównych elementów uzbrojenia nuklearnego, czyli pluton, ma okres półrozpadu kilkunastoletni, na dwudziestoparoletni. Wobec tego jest pytanie, ile z tych głowic atomowych naprawdę działa. Może się nagle okazać, że to jest tak jak z czołgami Armata, które są, ale ich nie ma. I myślę, że Rosjanie się bardzo obawiają tego eksperymentu. To jest jeden z powodów, dla których oni nie mają specjalnie ochoty tej broni atomowej użyć, bo może się nagle okazać, że, no nie działa, że ona może nie działać, albo działa w stopniu zdecydowanie... O tym brudnej chmury nie ma nic. Tak, działa w stopniu zdecydowanie mniejszym, niż świat się tego obawiał. Ale spróbujmy podsumować w takim razie te szanse na pokój. Znaczy szanse na pokój... W tej chwili, czy one w ogóle są, czy... Znaczy szansa na pokój jest jedna. Tak naprawdę, to jest członkostwo Ukrainy w NATO. Bez tego nie będzie pokoju. A jakie jest znaczenie tej... To jest skądinąd kolejną klęską Rosjan, bo głównym powodem, dla którego napadali na Ukrainę, to było to, że ona może wejść do NATO. No więc już właśnie weszła. Jakie myślisz są szanse na tą ofensywę, nieofensywę? No bo niektórzy eksperci mówią, że to jednak łatwiej się jest bronić, niż atakować. Ja nie jestem ekspertem wojskowym, tak? Zdecydowanie. I że po prostu ta sytuacja, że jeśli Ukraińcy zaryzykują i ta ofensywa się rozpocznie i poniesie klęskę, to będą w gorszej sytuacji niż teraz, że po prostu w tej chwili ta sytuacja, że tak powiem, wyjściowa, czy ich sytuacja negocjacyjna może być nawet lepsza, jak są no, w tym stanie? Czy... No tak i nie. Oczywiście. No, wojna zawsze się wiąże z ryzykiem. Jeżeli ofensywa ukraińska by się załamała, no to niewątpliwie zbliżamy się do tych scenariuszy, w których Ukraina musi przyjąć bardzo niedobre dla siebie warunki. Przypominam, że to dla nas oznacza, że będziemy mieli sąsiada obciążonego syndromem weimarskim. To nie jest dobre. Natomiast z drugiej strony, bez podjęcia tego ryzyka, wydaje się, że Ukraina nie ugra tego, co jest dla niej minimum, czyli właśnie członkostwa w NATO i gwarancji tego, że porty ukraińskie są bezpieczne. Dobrze, słuchaj, zmieńmy troszkę temat. Wróćmy jeszcze na chwilę do Azerbejdżanu i Armenii, no, bo tam się wydarzyły ciekawe rzeczy. W zasadzie co tam się w tej chwili wydarzyło? No bo znaczy tam Armenia się po prostu... Tam się wydarzyła smutna w sumie rzecz, z mojego punktu widzenia. Mianowicie na spotkaniu w Moskwie doszło chyba rzeczywiście do pewnego przełomu. Znaczy premier Armenii formalnie i publicznie stwierdził, że Górski Karabach jest częścią Azerbejdżanu. Na ile to jest, na ile to jest nowe stwierdzenie? Znaczy jest to w ustach przywódcy Armenii, jest to stwierdzenie absolutnie nowe, bo nawet komuniści w czasach schyłkowych Związku Sowieckiego tak nie mówili. Czyli przywódca Armenii, który rezygnuje z Górskiego Karabachu, to jest sytuacja absolutnie nowa od 40 lat. Natomiast drugą rzeczą jest to, że ten Górski Karabach
był tak naprawdę cały czas kamieniem u szyi Armenii. Dlatego, że właściwie cała energia społeczna, polityczna, gospodarcza małego i biednego kraju skupiała się na kwestii obrony tego Karabachu. Przyznam się, że to było chwilami męczące, ponieważ jak się rozmawiało z dyplomatami czy politykami ormiańskimi, to był właściwie jeden temat – Karabach. Tak jak kiedyś pokpiwano z Polaków w XIX wieku, że mówią o słoniu i sprawie polskiej, to jeszcze bardziej było to w wypadku właśnie Armenii. To sprawa Górskiego Karabachu blokowała relacje Armenii z Turcją całkowicie. Czyli powodowała, że Armenia była całkowicie odcięta od otoczenia międzynarodowego. Miała trzy przejścia graniczne i była tak naprawdę uzależniona od tego, czy tam, czy tam w górach śnieg nie napada. No, zmieni i sytuacja w Armenii. To stwarza szansę, że ta sytuacja się zmieni. Tak naprawdę najistotniejsza będzie reakcja Turcji na to wszystko. Ale druga rzecz to jest to, że prezydent Azerbejdżanu w odpowiedzi na tę deklarację powiedział, że Azerbejdżan uznaje integralność terytorialną Armenii w obecnych granicach. Bo pamiętajmy, że pojawiały się takie głosy ze strony Azerbejdżanu i Ormianie się tego bardzo obawiali, ponieważ są po prostu dużo słabsi. No, mówiliśmy tutaj, że Azerbejdżan zagarnie południowe prowincje, odetnie Armenię od Iranu i nikt na świecie na to nie zareaguje. No, tutaj to potwierdzenie formalne granic jest krokiem we właściwym kierunku, aczkolwiek zostało całe mnóstwo szczegółów do przegadania, bo z jednej strony premier Paszynian, co prawda powiedział, że uznaje suwerenność Azerbejdżanu nad Górskim Karabachem, ale z drugiej strony powiedział, że no warunkiem tego uznania jest przyznanie daleko idących praw miejscowej ludności ormiańskiej. Pamiętajmy, że cała w ogóle historia, cała wojna o Górski Karabach zaczęła się w momencie, kiedy jeszcze komunistyczny Azerbejdżan zlikwidował autonomię Karabachu. Bo ten Karabach zawsze był częścią Azerbejdżanu i nikt na świecie go nie uznawał, łącznie z Armenią. Więc kwestia praw tamtejszej ludności jest istotna. A druga rzecz, która mnie naprawdę zmartwiła, to jest to, że do tego porozumienia doszło w Moskwie. Doszło w rozmowie z Władimirem Putinem, bo w porozumienia pod egidą rosyjską to ja nie bardzo wierzę, bo sporo wysiłku poświęcili i Amerykanie, i bardzo niedawno były rozmowy przecież ministrów spraw zagranicznych Armenii i Azerbejdżanu wspólnie z sekretarzem stanu Blinkenem, właśnie na temat rozwiązania konfliktu. Było spotkanie Paszyniana i Alijewa dwa razy z Charlesem Michelem, czyli Unia Europejska też wkroczyła jako mediator. No, okazuje się, że jednak finalnie to się rozstrzyga w Moskwie. Niedobrze się rozstrzyga w Moskwie, dlatego że Rosjanie ten Górski Karabach zawsze uważali i uważają, proszę Państwa, nadal za narzędzie do tego, żeby wpływać na i Azerbejdżan, i Armenię. Na razie jest tam cały czas wojskowy kontyngent rosyjski. Osłabiony, bo część tych żołnierzy przerzucono na Ukrainę, ale wciąż jest w Karabachu. Rosjanie traktują Karabach de facto jako swoją dużą bazę wojskową. Na mapach rosyjskich Górski Karabach nie jest oznaczany jako ormiański, ani jako azerski, tylko jako obszar pod kontrolą rosyjskich sił pokojowych.
Tak to jest na mapach, które tam w Rosji są dystrybuowane, jest opisywane. I oczywiście Rosjanie będą teraz starali się znowu rozniecić tam konflikt, tylko innymi metodami. Dla Rosjan również jest to wygodne narzędzie osłabienia prezydenta, premiera Paszyniana w Armenii. Bo naturalnie spotka się i spotyka się już z niesłychanie ostrą krytyką na mniej więcej połowy społeczeństwa, która uległa takiej propagandowej opowieści o wielkim zwycięstwie w Górskim Karabachu. Więc Paszynian będzie musiał w tej chwili pazurami bronić swojej władzy, co nie jest tak oczywiste, bo będzie miał potężny bunt społeczny. Oczywiście to jest tak jak z tym, co mówiliśmy na początku. Obniżanie spójności społecznej osłabia państwo. Możliwości oddziaływania władz ormiańskich będą o tyle mniejsze, że przez połowę społeczeństwa rząd jest uważany za bandę zdrajców. No i to dodatkowo osłabia Paszyniana, osłabia go również głęboka zależność Armenii gospodarczo od Rosji. Cały czas nie ma jeszcze jakiegoś dobrego, sensownego programu wyciągnięcia tej małej Armenii spod rosyjskiego buta. To nie jest kosztowny pewnie program, ale ten program musiałby być zaakceptowany znowu przez większość społeczeństwa ormiańskiego. A pytanie brzmi, czy ta większość społeczeństwa ormiańskiego cokolwiek zaakceptuje, co będzie firmowane przez władze uważane za zdrajców. To jest smutna lekcja dla wszystkich krajów podzielonych wewnętrznie. Jak bardzo ten podział osłabia możliwości wykorzystania realnej sytuacji. Bo już ja czytałem wypowiedzi byłych prezydentów Koczariana i Sarkisiana, którzy bardzo zimno punktują premiera Paszyniana i całe jego środowisko jako ludzi, którzy zatracili cały dorobek niepodległej Armenii. No wiesz, no tak. No, łatwo jest tak mówić, tak, ale ja rozumiem, że Armenia była w takiej sytuacji, że Azerbejdżan się przygotowywał, prawda, się jakiś Armenia rozwija, też się przygotowywała, tak, no przecież... ale no w końcu w tym konflikcie przegrała strasznie. No bo była dużo słabsza po pierwsze, a po drugie też popełniła klasyczny zupełnie błąd polityczny, czyli wszystkie jajka umieściła w ruskim koszyku. A w momencie, kiedy doszło do kryzysu, Armenia nie otrzymała wsparcia ze strony Rosji. Tutaj nie chciałeś zrobić takiej aluzji, że my też wszystkie jajka wkładamy do amerykańskiego koszyka. Nie robię żadnej aluzji, tylko ale ja mówię, że w polityce granie na jednego sojusznika, no obawiam się, że w dużej mierze tak. W dużej mierze tak zrobiliśmy. Że właściwie, no bo koszyki mamy do wyboru trzy. Jednego, jak rozumiem, nie chcemy, czyli ruskiego koszyka. Tak, no to jest jakiś tam, prawda. Drugi koszyk to jest europejski, trzeci amerykański. Więc cały czas nie wydaje mi się, żeby polityka europejska Polski była na tyle aktywna, żeby przynajmniej część tych polskich jajek nie była trzymana w tym koszyku. Jeśli pozwolisz, to poświęćmy chwilkę, zanim przejdziemy do pytań, temu europejskiemu koszykowi. Bo ja ciągle czytam naprawdę u tych publicystów, no zwłaszcza związanych z prawą stroną politycznie, o tym, że ta Europa jest niemiecka i w ogóle, prawda, znowu Niemcy zaczynają rządzić. Czy to jest, czy tak jest, czy to jest po prostu, czy ten proces się toczy, czy też to jest dalszy ciąg tego po prostu uczulenia niechcenego nazwać. Europa jest dużo mniej niemiecka niż była jeszcze przed wojną na Ukrainie. Bo no, Niemcy, no właśnie, więc ja... Niemcy udowodnili, w tej chwili próbują z tego ślepego zaułka wyjść, to tak. Bądźmy szczerzy.
Ale Niemcy w istocie udowodnili, że nie potrafią udźwignąć ciężaru przywództwa w sytuacji kryzysu. I wszyscy w Europie mają tego świadomość, że Niemcy nie potrafiły wystąpić w roli lidera Europy w momencie, kiedy nastąpił kryzys wywołany napaścią rosyjską na Ukrainę. Ewidentnie. Ale... No więc, czyli niemieckie przywództwo w Europie jest słabsze niż kiedykolwiek. Dobrze, czy to oznacza, że... znaczy to oczywiście oznacza, że Europa jest słabsza, czy nie? Czy po prostu Europa po prostu jest tak urządzona, że dzięki pani Ursuli von der Leyen... Właśnie, po pierwsze, niesłychanie wzrosło znaczenie Komisji Europejskiej. Też, tak jak słyszę od ludzi, którzy pracują w Brukseli, pani Ursula von der Leyen w dużej mierze, często wbrew przywódcom poszczególnych dużych krajów europejskich, pociągnęła Europę w stronę zdecydowanego wspierania Ukrainy. Wiele decyzji podjęła właściwie jednoosobowo, przekraczając własne kompetencje. To niektórzy jej wyrzucają wręcz. Ale doprowadziła do sytuacji, w której przywództwo Komisji Europejskiej jest bodaj nie najsilniejsze, przynajmniej od czasów Jacques'a Delors'a, jeżeli w ogóle. W innych zupełnie warunkach. Poza tym wzrosła rola rzeczywiście szeroko rozumianej wschodniej flanki Unii Europejskiej. Ale nie wschodniej flanki zarządzanej przez polskie mocarstwo, jak niektórzy opowiadają, tylko wschodniej flanki przede wszystkim w związku z akcesem Szwecji i Finlandii do NATO i ze względu na aktywną politykę państw bałtyckich, aktywną politykę Polski również. Ta część Europy znaczy więcej na pewno po napaści rosyjskiej na Ukrainie niż znaczyła. Jest dużo bardziej słuchana. To oczywiście tworzy dopiero pewne pole manewru. Ale ja bym powiedział tak, że Niemcy bardzo chcieliby odzyskać przywództwo w Europie, nie bardzo mają na to pomysł, aczkolwiek wygląda na to, że już się trochę ogarnęli. Że już ten strach przed podejmowaniem jakichkolwiek decyzji pomału przechodzi. Niemniej pomysł francuski autonomii strategicznej, zanim się urodził, to już umarł. Tak naprawdę. No ale mamy teraz prawda, w Mołdawii ten spotkanie tej Unii Politycznej Europy. Czyli to jest kolejna taka inicjatywa. Myśmy przeżyli, prawda, Unię Zachodnioeuropejską, też tak. Inicjatywy. Czy to umrze śmierć? Jeszcze wrócimy do tej Europy, czy to umrze śmiercią naturalną? To jest dobre pytanie. Znaczy myślę, że tego typu formaty mogą być przydatne, tak jak nieustanne spotkania bukaresztańskiej dziewiątki w Polsce. Z kolei przypominam, że znowu takie spotkanie na wysokim szczeblu było przy okazji konferencji Defense 24. Dosłownie dwa dni temu. Więc takie formaty mogą się przydawać, ale właśnie to jest to, o czym mówimy przy okazji wstępowania Ukrainy do NATO. To są formaty pomocnicze, które w momencie kryzysu zmieniają się w tak zwaną koalicję chętnych. Czyli w zasadzie to jest dobrze, że Macron stworzył to. Myślę, że to jest, że to per saldo jest nieszkodliwe, powiedziałbym tak. Dobrze, że Macron próbuje coś robić, bo budowanie takiej siatki powiązań wewnątrz Europy, im ona jest bardziej gęsta, tym lepiej. Sieci powiązań, tak, to wiemy. Natomiast prawda jest taka, że realnym przywódcą Europy jest w tej chwili niejaki Joe Biden, a przywódcą pomocniczym Europy jest szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Nie widać mężów stanu, którzy potrafiliby ciężar przywództwa unieść. Niemcy straciły tę szansę,
Francja próbuje się rozepchać w tej roli, ale Francja, o czym cała Europa wie, ma dużo więcej interesów w Afryce niż w Europie. I ma problemy wewnętrzne. Ma potężne problemy wewnętrzne, ale przede wszystkim Francja patrzy na Morze Śródziemne. Francja nie jest atrakcyjnym partnerem cały czas dla Duńczyków, Finów, Łotyszy, Polaków i tak dalej, bo nie ma narzędzi do zaangażowania się w. Jest za słaba, żeby się zaangażować jednocześnie. Nie ma tych tradycyjnych interesów w naszym regionie Europy. Nie ma tradycyjnych, ale przede wszystkim nie ma instrumentów do tego, żeby się tu zaangażować. Więc jest to wysoce wątpliwe, czy Francuzi udźwigną ciężar przywództwa. No, niestety prawda jest taka, że przywództwo Europy w tej chwili jest poza Europą, bo w Waszyngtonie. I że właściwie przywództwo europejskie jest możliwe tylko via Bruksela. Bo tylko to jest miejsce względnie niekontrowersyjne, rzeczywiście nakierowane na interes Europy, a nie na partykularne interesy poszczególnych krajów, no właśnie mówię, tak jak francuskie w Afryce Zachodniej, czy nie wiem, bułgarskie w Rosji i Turcji i tak dalej, greckie w Rosji. Jak patrzymy, Grecja i Włochy są głównie nastawione na to, że się broni przed imigracją z południa. To jest mnóstwo tych pomniejszych interesów. Wobec tego tak naprawdę myślenie o Europie jako całości zostało w dużej mierze przeniesione do Brukseli. Kiedyś myśleli o tym przywódcy Francji i Niemiec, zwłaszcza wówczas, kiedy potrafili ze sobą współpracować, a nie wygląda, żeby współpraca między Scholzem i Macronem była szczególnie intensywna i dobra. Znaczy nie, może nie ma wrogości, ale... No nie, wrogości nie ma, nie, ale... Współpracy też nie, to nie, ale ten, to, nie ten... jest, to nie jest to, co ten wielki Kohl, prawda, z tym malutkim Mitterrandem próbowali. No, ale, nawet Sarkozy z Angelą Merkel. W momencie, kiedy oni się spotykali, dogadywali, to właściwie sprawa była przesądzona. Scholz z Macronem, po pierwsze, się nie spotykają, jak się spotykają, to nic z tego nie wynika. Czyli ten tandem bardzo źle działa. Oczywiście jest to właściwie byłaby to pewna szansa dla Polski, żeby wzmocnić swoją pozycję w Europie, tylko musielibyśmy siedzieć przy stoliku, a nie kopać w ten stolik od spodu, żeby się bez przerwy na im szklanki przewracały. A w gruncie rzeczy to robimy, nie mając konstruktywnej propozycji. Dobrze, słuchaj, ale wróćmy do jeszcze jednej kwestii, która jest wielu tematów się pojawia. Zaraz przejdziemy do pytań, żeby jak najdobrze, przepraszam, tak. Nie, ja tak spojrzałem po prostu na godzinę, żeby właśnie nasz szacunek do naszych widzów tak, również. Jak myślisz, jak może się zmienić, jeśli wybory będzie tak, że dzisiejsza opozycja wygra? Jak zmieni się polityka zagraniczna Polski? No bo tu mieliśmy też pana z PiS-u, no snują się wizje katastroficzne. Jak ty sądzisz, jak może się ta polityka... Ja myślę, że jeżeli zmieni się ten układ rządzący, to ta polityka nie zmieni się aż tak bardzo, jakbyśmy sądzili. Natomiast myślę, że będzie polityką dużo bardziej zaangażowaną w Europie. Dobrze, bo miraże budowania właśnie jakiegoś Trójmorza, Ćwierćmorza, Międzymorza, Dziewięciomorza są bardzo przyjemne, tylko żywcem nic z nich nie wynika. No, poza pewnym PR-em spotkań nie ma realnych efektów. Natomiast jeżeli musimy sobie powiedzieć, jakie mamy cele. Otóż niewątpliwie naszym podstawowym celem powinna być stabilizacja sytuacji na wschodzie. Stabilizacja sytuacji na wschodzie, w tłumaczeniu z politycznego na język polski, oznacza Ukrainę w NATO i Unii Europejskiej, oznacza Mołdawię w Unii Europejskiej,
oznacza stworzenie europejskiej perspektywy przed Białorusią i niedopuszczenie do Anschlussu Białorusi w miarę możliwości. Wszystkie te i oznacza odbudowę tych krajów po zniszczeniach wojennych i zniszczeniach wynikających ze skrajnie niekompetentnej władzy, jaką na przykład sprawuje Łukaszenka w Białorusi. I zawiesowałeś fragment naszej Do tego jest nam potrzebna Europa, bo sami tego nie udźwigniemy po prostu. Co więcej, nasza strategia powinna być strategią pełnej europeizacji i natoizacji, ale przede wszystkim europeizacji Morza Bałtyckiego. Nareszcie mamy na to szansę. Po wejściu Szwecji i Finlandii do NATO mamy szansę, żeby Morze Bałtyckie było morzem bezpiecznym i obszarem pogłębionej współpracy regionalnej, co jest dla nas kluczowo ważne, również z punktu widzenia bezpieczeństwa państw bałtyckich i tej perspektywy dla Białorusi. Więc byśmy powinni to wszystko realizować, tylko nie na zasadzie wyjścia na proscenium i głośnego krzyczenia, że tak ma być, tylko w takich mozolnych, codziennych negocjacjach. To powinno być, nie wiem, wyobrażam sobie na przykład, że powinniśmy wysyłać na koncerty czy na występy zespoły z Podlasia, mieszane polsko-białoruskie. Powinniśmy wysłać, nie wiem, do nieszczęsnej Arabii Saudyjskiej polskich Tatarów. Bo zwróć uwagę, że jak prezydent Ukrainy pojechał na spotkanie Ligi Państw Arabskich, to o czym on opowiadał? O tym, że Rosjanie prześladują Tatarów i muzułmanów na Krymie. Że najwięcej ofiar to są ofiary muzułmańskie. Czy my potrafimy to w ogóle wygrywać? Nie bardzo. Że mamy historycznie od stuleci społeczność muzułmańską w Polsce świetnie zintegrowaną. Ale takich narracji, takich opowieści są dziesiątki, które i powinniśmy to stale z dużym wysiłkiem wprowadzać w obieg publiczny. Powinniśmy się prezentować, nie wiem, jako ci, którzy mają pracownika z imigracji ukraińskiej, który właśnie pracuje w naszej placówce, prawda? I go pokazywać, że proszę bardzo, fantastyczny poziom integracji, włączenia, a oczywiście ten pracownik powinien opowiadać wszystkim, że po zwycięstwie nad Rosjanami on nie marzy o niczym innym, jak o powrocie na Ukrainę i o budowaniu ukraińskiej dyplomacji we współpracy z Europą i tak dalej, i tak dalej. Takich w cudzysłowie grepsów pracownicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pracownicy paru innych instytucji powinni mieć na każdym rogu biurka segregatory z takimi pomysłami. Mozolnie to wprowadzaj w życie. To powinna być, bo wiesz doskonale, że to nie jest tak, że się robi jedną wielką akcję. Nie, oczywiście, że nie. Że buduje się to. Wpuszczanie przy każdej okazji pewnych komunikatów. Ciężką, wielomiesięczną czy wieloletnią pracą. Jeżeli chcemy na tym wszystkim wygrać, to myśmy w tej chwili już powinni mieć ludzi, którzy na przykład myślą nad tym, jak doprowadzić do sparowania niemieckiej firmy z polskimi firmami, jak wspólnie wymyślić pomysł na jakiś kawałek odbudowy Ukrainy. Tak. I tak dalej, i tak dalej. No, można tak spędzić cały wieczór na takich opowieściach. Dobrze, słuchaj, to zaraz przejdziemy jeszcze do pytań. Wielka strategia Polski jest dość oczywista. Wschód, Bałtyk,
i włączenie się do realnego dyrektoriatu europejskiego, do grupy państw, które decydują o polityce europejskiej. Oczywiście nie można zapomnieć o Amerykanach. Amerykanie są naszym głównym sojusznikiem, bez Amerykanów, bo to się wszystko posypało, ale zwróć uwagę, że Amerykanie prowadzą wojnę. Natomiast właściwie mówią nam, że odbudowa to będzie wasza broszka, wasza Europejczyków. Dobrze, przejdźmy do pytań i tu mamy pana Bodzio. Tak, to spokojnie, to są jeszcze to kary przeciwko, jak powstanie Komisja do Spraw Rosyjskich Wpływów. Ale, nie wiemy, ale prawdopodobnie będą. Ale się obawiam, nie, pan mu się pyta, czy przeciwko Polsce będą. Otóż no, nie będą przeciwko Polsce. To jest, no nie, no będą w tym sensie przeciwko Polsce, że my jako podatnicy te kary za pana Ziobrę płacimy. On nie płaci ze swojego, więc w tym sensie przeciwko Polsce. Natomiast nie mam pojęcia, jakie będą, bo ta komisja jest przekroczeniem w jakimś sensie Rubikonu dzielącego resztki praworządności od niepraworządności. No tak, to zobaczymy dalej. Proszę państwa, to jest nowe pytanie. No nie, bo to już no to jeszcze jest chciałem oglądanie. Powiedzieć o tak, króciutki komentarz, wystąpienie przewodniczącego Rady Ukraińskiej w polskim Sejmie, bo było takie. Tak? Ruslan Stefanczuk wykonał pewien gest, mówiąc o kwestii Wołynia, ale ja myślę, że w ogóle kwestię ukraińską i wołyńską tośmy sobie powinni, czy ukraińsko-polskich relacji i zaszłości, dobrze, to powinniśmy sobie zostawić na oddzielną rozmowę, być może dopraszając kogoś ze środowisk ukraińskich, żeby powiedział o ich wrażliwości. Puszczam, że ludzie na świecie w tych nowych czasach stwierdzili, że nie ma szans na wojnę. Świat się tak nie rozwija jak w średniowieczu. Wojna już nie napędza rozwoju technologicznego. Ja bym tak nie... Tak optymistyczny bym nie był. Co więcej, mam wrażenie, że na świecie istnieje, jest przekonanie, że wojna jest kwestią czasu. Tak. I proszę zwrócić uwagę, nawet w czasach pokojowych technologie wojskowe, no nie wiem, coś mi się tu ciśnie na głowę, przecież internet, teflon i tak dalej, one były wszystkie dla armii, prawda? A potem były do użytku cywilnego. Myślę, że w tej chwili z kolei idziemy w kierunku bardzo szybkiego rozwoju technologii kosmicznych, które są używane przez wojsko, bo bez technologii kosmicznych na przykład wojsko ukraińskie byłoby ślepe i prawdopodobnie w znacznym stopniu one będą implementowane do życia cywilnego. I do pana, tak jak powiedzieliśmy, pana Bartosiaka pomijamy. Na Twitterze tłumaczenie. No nie, cały czas mowa o Jacku Bartosiaku. Mówię, nie mamy na ten temat żadnego zdania, bo nie sprawdzaliśmy. Na temat Kuźmy czy realnego socjalizmu. Komunizm czy realny socjalizm, bośmy używali dwóch terminów. Tak, ja uważam, że jednak komunizm. No. Polecam lekturę Spasowskiego, to myślę, że pan też użyje tego pojęcia komunizmu bardzo. Zagomułki, takie sprawy były, żeby Polska... Mi się wydaje, już Zagomułki to już było przesadzone, Zagomułki że już raczej nie. To jest koniec lat 40. Tak. Początek 50. Tak. Generalnie za Stalina. Gomułka to już był przełom, to było wiadomo, że on potem, prawda, się wycofywał długo, aż do 60. lat jeszcze, prawda, się wycofywał z tych. Mm. Ale to już było, już Breżniew nastał, już chyba 17. Republika już przestała być opcją. I ona nie wierzy w to, co podają u nas w media. No tak, proszę państwa, żyjemy, tak jak powiedziałem, tym sołtysom, to jest era dezinformacji. Czyli, czyli Rosjanka może być tutaj w Polsce i nie będzie nie, wierzyła. Nie, poza tym rzeczywiście jest tak, że Rosjanie mają myślenie o charakterze imperialnym i Rosjanie są w stanie poświęcić osobiste powodzenie dla powodzenia szeroko rozumianego państwa. Tutaj pan Bestiariusz powiada, żeby się zapoznać z publikacją Polskiej Akademii Nauk o klimatycznym ABC. Jak najbardziej zapoznawałem się nie tylko z tą publikacją i absolutnie
rozumiem wagę tego problemu i nie tylko nasze publikacje na ten temat czytałem. Uważam, że to jest jeden z głównych problemów, z jakimi się mierzymy. Natomiast naturalnie on jest przesłaniany przez kwestię tak zwanej bieżączki, bo to jest niby, to jest o nieco dłuższej perspektywie, wobec tego dla polityków zawsze wygodniej jest wziąć go, odłożyć na bok, a jeszcze zdążymy. No, nie jestem pewien, czy zdążymy, ale tak jak mówiliśmy o Afryce, mamy już tam kilkadziesiąt milionów ludzi, którzy nie mogą mieszkać w tych miejscach, w których mieszkali do tej pory, na wysoką temperaturę. Już nawet nie chodzi, że wszystko wyschło, tak? Ale to ta bomba klimatyczna właśnie powoli wybucha i my nie bardzo potrafimy sobie nawet obliczyć, w którym momencie tak naprawdę wybuchnie. No to... Tak. Porzucamy Polskę za Platformę. Tak, ja rozumiem, tutaj jest pan. Nie, to pan Kladion tutaj. Proszę pana. Nie wiem, co panu wszczepiono do nie, mózgu, nie, nie, ale... Nie, nie, no pan ja Kaladion powiada, że jest młodym działaczem PiS i nic nie wszczepiono, tylko przyjmuje tę argumentację. Tak, z tą argumentacją proszę, trzeba polemizować. Tak, ale proszę jeżeli pan mówi, przeczytać że... coś innego. Nie, no jeżeli pan mówi, że Polska była podległa RFN, to proszę powiedzieć, w jaki sposób ta podległość się objawiała. No to, że Tusk był na sznurku Merkel, no. Rozumiesz? Znaczy, jak słusznie zauważył pan państwowiec, porównując relacje z Niemcami do USA, no, powiedzmy sobie szczerze, że w wypadku Stanów Zjednoczonych chyba nasze pole manewru jest mniejsze niż w relacji z Niemcami, ale nie chciałbym wchodzić w tego typu dyskusję. Tak samo jak naszym interesem nie jest słaba Ukraina, tak interesem Niemiec nie jest słaba Polska. To byliby idiotami, gdyby chcieli mieć słabą Polskę, bo Polska jest dla nich przedmurzem, które chroni ich, które właściwie dzięki temu, że myśmy weszli do Unii i do NATO, Niemcy znalazły się w środku Europy i mogły zacząć realizować marzenie o swoim przywództwie. Więc osłabianie Polski byłoby z ich punktu widzenia idiotyczne. Z tymi idiotami to już nie są, jak właśnie pan sądzi. Więc tutaj pan Tomasz Chmarzyński, czyli sołtys, nas pozdrawia. Bardzo dziękujemy bardzo i pozdrawiamy. No właśnie, bo tu dopiero sam początek naszej rozmowy. No słuchaj, no właśnie. Musimy przyspieszyć przebiegnięcie tych... Odpuścił, co dobra, nie będziemy... Jak sobie wyobrażamy relacje polsko-rosyjskie 30 lat, za 30 lat, czyli po wojnie? To możemy pomóc. To jest bardzo ciekawe pytanie. Bardzo ciekawe pytanie. Znaczy ja powiem, jak... Nie tyle sobie wyobrażam, ile jak chciałbym, żeby wyglądały. Właśnie, tylko tak możemy. I chciałbym, żeby to były relacje partnerskie z odległym sąsiadem. Czyli krótko mówiąc, żebyśmy wyzwolili się z takiego myślenia o bliskości Rosji. Żeby Rosja była od nas oddzielona przez Ukrainę, Białoruś, państwa bałtyckie. Żebyśmy z Rosją współpracowali, ale na dystans, bym powiedział. Żeby Rosja nie była traktowana jako państwo ściśle europejskie, tylko jako państwo, które jest sąsiadem Europy. No, no dobrze, ale węgiel od nich kupujemy nadal? A dlaczego mamy nie kupować, jeżeli nie będzie wojny, jeżeli to będzie państwo rządzone względnie demokratycznie? Za 30 lat prawdopodobnie dużo większym problemem będzie kwestia pozyskiwania metali ziem rzadkich niż ropy czy węgla, więc to jest zupełnie inna historia. Natomiast ja bym bardzo chciał, żebyśmy... Bardzo jestem ciekaw. Będę patrzył z góry już chyba. Tak, ja bardzo bym chciał, żebyśmy z Rosjanami mogli rozmawiać po partnersku i żeby to była Rosja, która nie żyje marzeniem imperium. Znaczy paradoksalnie, zresztą to Amerykanie też pisali, niektórzy amerykańscy analitycy, że
dopiero pozbawienie Rosji mirażu imperium, dopiero wypchnięcie jej do tych granic, w których była w pierwszej połowie XVII wieku, może sprawić, że Rosja zacznie myśleć o sobie jako o normalnym państwie, które się ma zreformować, które musi budować swoją siłę na wewnątrz, a nie przez ekspansję zewnętrzną. Dopóki Rosja żyje w modelu imperialnej ekspansji, to nie mamy tematu do rozmowy. W momencie, kiedy Rosja z niego wyjdzie, możemy rozmawiać. Obawiam się, że wtedy będzie to Rosja dużo, dużo mniejsza, bo za 30 lat Rosja będzie o 20 milionów chyba ludności mniejsza, a w tej ludności proporcja będzie już zupełnie inna pomiędzy ludnością muzułmańską a ludnością, nazwijmy to etnicznie, rosyjską. Te wszystkie procesy w Rosji toczą się bardzo szybko. Tutaj nasza pani znajoma Katarzyna Zielińska, cieszymy się, że pani jest z nami, mówi, że tu jakieś dzieci, które nie mają pojęcia o podległości. No skąd oni mają wiedzieć, pani Katarzyna? No, no właśnie, spod rzecznika Roszkowskiego się tak raczej nie dowiedzą. Znaczy, to zależy z którego, ze starego, starej książki. Tak, tak, właśnie. Tak, ale wie pani, no to oni nie... No, no ale dlatego tak właśnie... My nie będziemy wiedzieli na przykład nic o, nie wiem, o czasach powstania listopadowego, no nie, prawda? No, to, no, coś wiemy, jeżeli czytamy na ten temat. No tak, ale... Dlatego polecałem tę książkę Spasowskiego, która tak jest... Właśnie opowiada o tej podległości. Ja tylko wspomnę, że na przykład jak powstała nasza fundacja, to głównym problemem, mieliśmy dostać 10 milionów dolarów amerykańskich w 80. No wtedy w ogóle były to niewyobrażalnie wielkie pieniądze. I wtedy się dowiedzieliśmy, to jest niemożliwe, bo nawet 50 tysięcy dolarów już musi, czy Polska może dostać, czy nie dostać kredytu, czy nie wiem, pożyczki, dotacji, to musi zapaść decyzja na Radzie Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, czyli w Moskwie. Te 50 tysięcy dolarów, no takie to były, były relacje, prawda? Więc tak, no to rozumiem, że ten cytat z klasyka z tymi komisjami, to jest to w jakimś sensie prawda. No, to niestety dużo takich przykładów było. Tak. O, to tu absolwentach państwowiec o ambasadorze Bratkiewiczu. Mi się wydaje, że nie będziemy chyba... No tak, no, nominał sum to odioza. Tutaj poza tym no nie chciałbym brnąć w jakieś debaty personalne zupełnie, tak, zupełnie marginalne. Ja uważam tak, chwili. GIMO było na... Wszyscy, bo to nie tylko polscy urzędnicy, ja spotkałem amerykańskich urzędników, którzy studiowali GIMO. No tak, tylko amerykański urzędnik miał tą przewagę nad polskim, że nie był przytłoczony potęgą imperium. Nie był. Bo on miał lepsze imperium. Ale to była dobra uczelnia. Oczywiście ci studenci zagraniczni byli w pewnym momencie odcinani od pewnych studiów. Znaczy, pamiętajmy o różnych, że byli różni studenci zagraniczni w różnym czasie. Tak. Bardzo długo studenci z krajów tak zwanego Ostbloku byli po prostu przewidziani do głębokiej indoktrynacji. Ja bym powiedział tak, że MGIMO świetnie uczyło języków, świetnie uczyło techniki dyplomatycznej, natomiast jednocześnie bardzo często, być może nie zawsze, ale bardzo często wykrzywiało kręgosłup swojego absolwenta. I w tym sensie jest to problem. Dyplomaci PRL-owscy, SLD-owscy... No ale ten incydent Rapackiego i plan Rapackiego, prawda? Nie, no plan Rapackiego, tu zresztą tu też... On pisze o tym, Spasowski, tak? Też o tym pisze. Czy to nie był taki okres, kiedy ta dyplomacja jakoś... Nie, no plan Rapackiego był oczywiście ściśle uzgodniony z Moskwą, no to... Jasne. To... Dobrze, bo jeśli chodzi o służby na przykład, no to wielu takich badaczy tych wywiadu na przykład PRL-owskiego, no to sygnalizuje, że ten wywiad PRL-owski
jednak próbował pewne rzeczy przed tymi swoimi kolegami, prawda, sowieckimi, no, ukrywać. Pewne rzeczy ukrywać, bo pojedyncze osoby ukrywały pewne rzeczy. No, oczywiście tak, nie mam wątpliwości, że w gronie tych dyplomatów PRL-owskich było mnóstwo przyzwoitych ludzi. Natomiast praktyka była taka, że oni byli wdrożeni w mechanizm podległości dyplomacji sowieckiej. To jest problem, którego nigdy do końca nie rozstrzygniemy. No ja już mówię, nie chcę opowiadać różnych historii o różnych ludziach, ta kwestia szczęśliwie się rozstrzyga, że tak powiem, demograficznie, bo ten problem już znika. Jak mówisz, że rozstrzyga się demograficznie, to ja w dalszym ciągu nie widzę jednak tych kursów, czy tych uczelni, które kształcą. Nie ma. Znaczy, ja podobnie jestem wrogiem szkół dziennikarskich, jestem wrogiem szkół dyplomatycznych, bo ja uważam, że masz rację, powinien być to po prostu ktoś z dobrym, przyzwoitym uniwersyteckim wykształceniem. Każde dobre wykształcenie uniwersyteckie jest dużo bardziej przydatne niż takie ogólne bleble w rodzaju politologii. Jak pamiętam, w Departamencie Stanu, jak miałem takich znajomych, którzy, to oni byli najpierw tam na stażu po uniwersytecie, tam na stażu przez rok, potem proponowano im albo i nie jakieś egzaminy. To, te egzaminy pierwsze to były bardzo trudne, bo to było w pisaniu notatek. Raz przeczytałeś tekst, musisz, Michał, napisać albo zapamiętać, albo napisać notatkę. Miałeś ograniczenie liczby słów i tak dalej, więc to były trudne egzaminy, ale to byli zwykle ludzie normalnie po uniwersytetach. Ja nawet z normalnego życia dyplomatycznego wiem, że ktoś, kto znał się na jakiejś dziedzinie sztuki, na jakiejś dziedzinie prawa, czasami na fizyce, był w gronie dyplomatycznym od razu bardzo atrakcyjnym partnerem, bo wnosił pewną szczególną wiedzę. Wiedza dyplomatyczna to jest wiedza tak naprawdę o posługiwaniu się protokołem, o utrzymaniu pewnych norm tajemnicy urzędniczej i tak dalej. To nie jest jakaś wiedza tajemna o dyplomacji. Umiejętność prowadzenia negocjacji, szczerze mówiąc, czasami lepiej uczą tych negocjacji na studiach biznesowych niż na studiach dyplomatycznych, więc ja niespecjalnie żałuję, że nie ma Akademii Dyplomatycznej, bo tak jak po studiach dziennikarskich miałem zawsze najgorszych dziennikarzy, tak, bo on był specjalistą od niczego. Był specjalistą od niczego. Podobnie ktoś, kto kończy Akademię Dyplomatyczną. Akademia Dyplomatyczna powinna być pewnym dodatkowym, być może podyplomowym studium dla kogoś, kto jest absolwentem swojego kierunku studiów. Dobrze. Słuchaj, bo zagłębiamy się tutaj. O Jacku Bartosiaku nie błagam. Tak, ale rozumiem, że Państwa ten temat interesuje. Czy do uzyskania nominacji ambasadora wystarczy średnie wykształcenie? Nie, podstawowe wystarczy. Do czego, żeby? Do uzyskania nominacji ambasadorskiej. Znaczy nie ma cenzusu wykształcenia, więc podstawowe wystarczy. Ale ambasadora? Rozumiem, że nie, właśnie. Nie ma w ogóle w dyplomacji cenzusu. Tak, ta nowa ustawa to zniosła. Znaczy nie, w wypadku ambasadora, nie ma w wypadku tam pracy, to jest chyba wymóg. Widać, że pan Adam czyta w sieci i do rzeczy. Szkodliwe mity narodowe są tam zawzięcie wznawiane, a tym polskiego zjacjonizmu i zdolności. Ależ czytam tylko. Jest to panie Bodzio, ja po prostu staram się pewnych tematów nie podnosić, bo uważam, że szkoda państwa czasu i państwa wysiłku. I szkoda mojego czasu na rozmawianie o głupstwach. To ja zawsze pamiętam, że rozmawiamy o integracji europejskiej. Ja pamiętam taką kolację, którą mieliśmy w Stanach Zjednoczonych z Margaret Thatcher.
No i to było takie mieszane towarzystwo, trochę polityczne, trochę dziennikarskie. W pewnym momencie ktoś, to było jeszcze dobre parę lat temu, istniała jeszcze Unia Zachodnia Europejska i ktoś zadał pani premier pytanie, no a co pani myśli o skuteczności Unii Zachodnioeuropejskiej? Na co Thatcherowa się na niego tak popatrzyła? Mówi, szanowny kolego, o bytach pozornych i nieistniejących nie lubię rozmawiać, bo to jest strata czasu. No więc o kwestiach niemądrych staram się nie rozmawiać, podobnie jak o kwestiach jątrzących, dlatego wielu rzeczy staram się nie podejmować. Tak, to człowiek Xboxa mówię, słusznie nam przypomina, mieliście na temat Niemiec nie mówić. My mówiliśmy o Unii Europejskiej. No. Nie da się nie mówić o Unii Europejskiej, nie poruszając kwestii Niemiec. No, tutaj pada też kwestia o wyborach, wyborach w Turcji. O Turcji będziemy rozmawiali na pewno. Myślę, że przy następnym spotkaniu powinniśmy o Turcji. Trzeba by się przyjrzeć w ogóle, jak Turcja jest ważnym krajem. Tak. Czy nie uważasz tak przy okazji, że ten... dwa kraje, Finlandia i Szwecja w NATO, trochę równoważy to wypadanie Turcji. Znaczy ja myślę, że Turcja przestanie wypadać. Stanie. Tak, bo życie jest okrutne. Turcja jest kompletnie gospodarczo uzależniona od Zachodu. Wobec tego, zresztą widać było, że Erdogan już w pewnych kwestiach mięknie. Co do oceny, pani Paulina pyta o misję Lichubeja w Europie. Jeszcze za trudno jest jeszcze ją ocenić, bo oczywiście tutaj znowu jest pełno mgły wojny wokół tej misji, pani Paulino. A ja uważam, że to jest misja, która jest wygodna z punktu widzenia polityki ukraińskiej. I misja, która na razie w istocie jest sondażem. Tak naprawdę efekty dyplomacji chińskiej będziemy mogli oglądać dopiero wtedy, jak zakończy się przynajmniej próba ofensywy ukraińskiej, bo jest to na razie inicjatywa konkurencyjna wobec Zachodu. Jest to złożenie oferty konkurencyjnej wobec amerykańskiej, a jednocześnie jest to próba tak włożenia nogi w drzwi przez Chińczyków, że sprawa ukraińska bez nas nie może być rozwiązana. I w zależności od tego, jak się potoczą wydarzenia na froncie, jak się będzie rozwijała sytuacja wewnętrzna w Rosji, albo Chińczycy będą rzeczywiście potrzebnym, czy wręcz niezbędnym partnerem, albo Zachód ku głębokiej satysfakcji Amerykanów ich w ogóle wypchnie. Więc na razie to jest tak naprawdę pierwszy krąg sondażowy. Ja bym powiedział, że kłopot polega na tym, że niemądrze zachowała się polska dyplomacja, tę misję de facto lekceważą, co zresztą zostało znakomicie przez naszych partnerów zachodnich zauważone. Zauważone i znaczy przez naszych ekspertów czy komentatorów też niestety. Na pewno to była. No to już żeśmy mówili o tym stanie dyplomacji. Tak, tutaj pada pytanie. Ale tutaj pada pytanie o ciekawe pytanie. Bo ja uważam, że słuchaj, może w pewnym momencie dojść do czegoś takiego, prawda, że jakoś ten podział świata zostanie uzgodniony między Chinami a tym. Nie sądzę, natomiast... Ja uważam, że te dwa kraje siebie potrzebują, to wiesz, to tak... Znaczy, no tak jak, żeby powrócić do kłótni polskich, tak jak Platforma i PiS. Siebie wzajemnie to potrzebują. No, ale potrzebują tylko. Ale co by te dwie partie bez tej drugiej karty? Nie, to jest prawda. No. Do czego by się odnosiły? Bo jaki byłby sens życia? No? To jest, wiesz, to tak jak ja lubię moje psy, zajmuję się psami, w ogóle behawiorystyką, jak płot jest. Tak? Biegają z dwóch stron płotu, po czym płot nagle zdjęty. I psy biegną, płot się kończy i one się zatrzymują, bo w tym miejscu był płot, nie ma płotu. Jest chwila dezinformacji, to one wracają na to miejsce, gdzie ten płot jest i dalej. Wracając do tego pytania, ja myślę, że tak, że właściwie będę kontynuował to, co mówiłem, odnosząc się do misji Lichubeja. Mianowicie, jeżeli nie uda się
uzyskać przełomu na froncie, to niewykluczone, że Amerykanie i Chińczycy będą zmuszeni do współpracy, żeby, używając słownictwa skądinąd byłego prezydenta Miedwiediewa, żeby, powiedziałbym, przymusić, jak to ładnie Miedwiediew właśnie określał, przymusić Rosję do pokoju. Jeżeli nie, to raczej Ukraina będzie elementem głębokiej rywalizacji chińsko-amerykańskiej, a nie współpracy. Nie? Więc tutaj mam poważne wątpliwości. Oczywiście Niemcy to nasz największy rynek zbytu i tak dalej, to wszystko wiemy. Co do reparacji, no oczywiście tu jest racja, że to jest co, o co innego chodzi niż o reparacje, no tylko jest to generalnie szkodliwe dla polskiej polityki. Z przyjemnością z panem Krzysztofem Rakiem porozmawiam. Znam go kiedyś, nawet chciał u mnie pracować, ale no zobaczymy, jak będzie wyglądało. Rzeczywiście mamy inne zdanie na temat kwestii federacji unijnej, ale też, proszę państwa, sytuacja się bardzo, bardzo zmienia. No tak, no to, a gdyby nie sukces Ukrainy, Niemcy oddaliby nas w ręce ruskich. Nie, no, proszę państwa, no nie żartujmy. Polska jest sojusznikiem Niemiec w Unii i w NATO. Polska jest tarczą dla Niemiec w bardzo wielu kwestiach. I mówienie o oddawaniu, sprzedawaniu kondominium jest dowodem po prostu na myślenie w kategoriach, których już w polityce od dawna nie ma. Pan Tomasz mówi o Łukaszence w szpitalu. Nie mamy pojęcia z Łukaszenką, jak jest z mgłą wojny, bo nagle się okazuje, że jednak wrócił do Mińska, nie został w Moskwie i tak dalej. Więc to jest bardzo trudno cokolwiek mówić. Łukaszenka słabnie politycznie, słabnie zdrowotnie na pewno, a co będzie dalej? Też w dużej mierze zależy to od postawy Ukraińców. Na temat Erdogana przy najbliższym spotkaniu postaramy się porozmawiać. Whitehead, ty... Mówiliśmy o tym u nas, dlaczego tak było, ale... tak? Oczywiście. Znaczy nieco, że nie chciał uznać, bo on ją uznawał, tylko po prostu ze względu na sytuację wewnętrzną, nie, po prostu chciał takiego innego zapisu, prawda? Ile pamiętam dobrze. Tak, ale to już nawet nie w traktacie z Polską, to jeszcze kwestia w czasie negocjacji 2+4. Tak. Znaczy, ja muszę powiedzieć, że no ja miałem okazję wielokrotnie spotykać kanclerza Kohla. On rzeczywiście Polaków nieszczególnie kochał i nieszczególnie szanował. To jest oczywiste, ale jednocześnie był dobrym i obliczalnym partnerem. A tutaj w ogóle o zaufaniu do Niemiec czy braku zaufania, to nie jest kwestia. To nie są te kategorie, które się stosują. Tak, to nie jest kwestia polityczna, to jest kwestia interesów. Proszę pana, Chubka i Czaja to były lata jeszcze 70. Jeszcze był w czasie okresie. Tak, ale rzeczywiście głównie w latach 60. to był ulubiony strażak Gomułę. Tak, tam piszesz lata 80. W latach 80. oni już chyba nie byli tacy wyciągani przez ekipę Gierka, prawda? Rzadziej. Tak. Ja zresztą, no byli to mocno starsi panowie, którzy skądinąd mieli bardzo duży sentyment do Polski. No ja Czaję poznałem kiedyś. Poznałeś tak, Czaję, tak? Tak, tak, tak. Tak. I potem był właśnie sympatyczny, mówił o Polsce. No właśnie miał dużo sympatii do Polski. No to... Znaczy oni się koncentrowali, że na tych ziemiach, które stracili. No.
No to cały czas to nieszczęście, nieszczęsna rozmowa o Niemczech. Tak, może, ale możemy być bogatsi, no, niewątpliwie. Tak, tutaj... Właśnie jak byłem na tym spotkaniu sołtysów, to były mistrz Miłosławia, bardzo polecam w ogóle te okolice na wakacje, bo to są cudowne, opowiadał o tym, że oni mają partnerskie miasto właśnie w Holandii. To mówimy o tej sieci, tak. Czym jest Europa, bo Europa jest, wspólny rynek jest oczywiście najwięcej się przyczynił do naszego sukcesu, no ale druga rzecz to jest właśnie ta sieć zbudowana sieć powiązań, które my ze względu na nieznajomość języków nie korzystamy. I właśnie ci Holendrzy, mówi tak, przyjechali ostatnio ci Holendrzy, oni zrobili im znowu objazd po Polsce i ci Holendrzy tak na koniec tej wizyty pokiwali głowami, no musicie do nas przyjechać znowu, no niestety wy żeście nas wyprzedzili. Chodziło o usługi socjalne, rozumiesz, usługi dla starszych ludzi, rozumiesz i tak dalej. Mówi, jesteście już lepsi od nas. Tak, no to my już mamy strasznie dużo czasu, zajmujemy państwo, jeszcze mamy mnóstwo pytań. Tu pan Sesji w pewnym momencie, myśmy się ględzili przez godzinę wokół tematu, przynaglający do przejścia ad rem, ma pan rację, powinniśmy szybciej przechodzić ad rem. No ale chcieliśmy odpowiedzieć na pytania, tak, na przykład na miłość boską. Natomiast tak, czy Rosja może w pewnym momencie odpuścić sobie Ukrainy i przykryć to połknięciem Białorusi? Wydaje mi się, że jest to wyjście no, takie rozpaczliwe, natomiast rzeczywiście mogą przynajmniej próbować, a społeczeństwo rosyjskie, można im sprzedać, że to jest jakiś sukces. Co się stanie z Białorusią, jak Łukaszenka przekręci się, jak elegancko pan Jack Xboxa mówi na drugą stronę. To jest bardzo ciekawe pytanie. Ja mam wrażenie, że mogą być zasadniczo trzy scenariusze. Scenariusz A, czyli Anschluss rosyjski, bo Rosjanie coraz bardziej do tego Anschlussu zdążają. Może być scenariusz B, czyli Anschluss w wersji miękkiej, ustanowienie władzy prorosyjskiej, ale paradoksalnie prawie każda władza będzie lepsza od Łukaszenki, bo będzie musiała przynajmniej zdobyć trochę wsparcia społeczeństwa, więc zapewne część więźniów politycznych odpuści. Wersja C, niezbyt prawdopodobna, ale możliwa, czyli powrót nastrojów rewolucyjnych i głęboka zmiana na Białorusi, ale to by musiało być związane nie tylko z odejściem Łukaszenki, ale z równoczesną porażką Rosji na tyle silną na Ukrainie, że Rosjanie nie mieliby już środków do interweniowania na Białorusi. To, że oni wysyłają na Białoruś broń atomową, to nie wysyłają dlatego, żeby ona tam była i ładnie wyglądała, tylko między innymi dlatego, żeby mieć pretekst międzynarodowo akceptowany do interwencji zbrojnej w razie, gdyby Białoruś zaczęła im się wymykać. Ale wszystkie scenariusze leżą na stole. Jest to głupie pytanie, które pana, które wygląda na katolika rosyjskiego, czy ta przypadkiem ta prozachodnia postawa styropianu nie wzięła się z inwestycji zachodnich włożonych w to środowisko? No, nawet tu jest pana, nawet językowo jest jak na tak, Ukrainę. Jak na Ukrainę, tak. Więc nie, z tego nie, się nie wzięła, proszę wzięła pana. Się z tego, że wzięła się z tego, że wy na mnie stworzyliście atrakcyjniejszego propozycji, tylko żeście nas cały czas eksploatowali. Mówię do pana jak do rosyjskiego. W związku z tym zachodnia postawa wzięła się stąd, że jak pan widzi, była prawidłowa, bo nam to zaowocowała, a wyście nie umieli nic u siebie zrobić. Tak, czy Zachód ma pomysł na zwycięstwo w walce z 1,5 miliardem rosyjskich i chińskich szowinistów? Myślę, że ma. Ale wiesz, to jest takie założenie, bo ci chińscy szowiniści, to nie są szowiniści, chcą wsiąść na okręty, samoloty i nas podbić i przyjechać, prawda? Oni chcą z nas zrobić rynek dla tego, co oni wyprodukują, temu służą pasy i szlaki i tak dalej. A jedyny pomysł to mamy taki i Zachód to realizuje, prawda? Czyli teraz już nie decoupling, tylko jak to się nazywa? Znaczy takie bezpieczne, tak? Bez uzależniania się, tak jak
tak jak to było z gazem rosyjskim. Tak, no ale no, rzeczywiście, znaczy chińscy szowiniści próbują nas uzależnić gospodarczo. Oczywiście jakby mogli nas najechać, to by najechali, a na razie po pierwsze nie mogą, a po drugie w tradycji chińskiej jest używanie środków militarnych wtedy, jak to jest niezbędne, a raczej obezwładnienie przeciwnika za pomocą innych. Tak. Ja w internecie niedawno znalazłem taką zabawną mapę, na której na mapie globu były zaznaczone wszystkie bitwy opisane w historii. Więc Europa jest jedną gigantyczną plamą, gdzie oczywiście tych bitew nie można rozróżnić. Jest ich sporo w świecie, jest na Bliskim Wschodzie. Jest trochę w Ameryce, głównie z wojny secesyjnej. Jest troszeczkę, ale niewiele w Chinach, więcej w Japonii i Korei. I to są właściwie jedyne obszary. Chiny są prawie puste pod tym względem, mimo długiego czasu historii. Więc to jest po prostu inny model funkcjonowania. No, tutaj pan nam zwrócił uwagę, żeby nie reagować na wrzutki teorii. Tak, ale staramy się, ale z drugiej strony, ale... z drugiej strony staramy się mieć do wszystkich uczestników debaty szacunek. Pan Ali powiada, że Białoruś już wchłonięta, tam nie ma opozycji. Jest opozycja, jeszcze nie jest wchłonięta, ale rzeczywiście ten proces bardzo się posunął. No, ja byłbym, miałbym pewne wątpliwości, że polski przemysł, rolnictwo i wojsko od 30 lat się rozpada i nic nie zrobiono. No, ja pamiętam, jak było 30 lat temu i jak jest teraz. Jeżeli to jest rozpad, no to ja widocznie mam jakieś, żyję w świecie alternatywnym, bo przemysł, rolnictwo i wojsko w ciągu tych 30 lat zmieniły się nieprawdopodobnie i wyłącznie na lepsze. No. Nie twierdzę, że nie mogły się zmienić lepiej i szybciej, ale jest. Wojna prędzej utrzyma się w formie zawieszenia broni niż pokoju. Tak, tak. Natomiast myślę, że rzeczywiście podstawową kwestią jest to, czy uda nam się wprowadzić Ukrainę do NATO, bo jeżeli tak, to będzie pokój z natury rzeczy, dlatego że Rosjanie nie odważą się uderzyć na sojusz. Wobec tego na tym obszarze, który będzie objęty gwarancją NATO, będzie pokój. I prawdę mówiąc, opowieść Henry Kissingera jest dokładnie właśnie taka, że nie ma innego w tej chwili sposobu na wprowadzenie pokoju trwałego i realnego pomiędzy Ukrainą a Rosją, jak przyjęcie Ukrainy do NATO. No, albo zdobycie Moskwy, no, bo to jest druga opcja. Jak UE się sfederalizuje, to nie będzie możliwej blokady przymusowej relokacji emigrantów do Polski. Ale dlaczego mamy myśleć w kategoriach blokad? Przepraszam, na razie myśmy przyjęli najwięcej imigrantów z całej Europy. Ktoś nam powiedział, że mają zostać w Polsce, nie mogą jechać do Niemiec. Ale też setki tysięcy pojechały do Hiszpanii, milion do Niemiec, kilkaset tysięcy do Francji, do Włoch, Ukraińców. Czy ktoś nam mówił, trzymajcie ich w Polsce i wynocha? Przymusowe relokacje są głupim pomysłem, zgadzam się. Natomiast kwestia najazdu imigrantów, czy ogromnej rzeszy imigrantów, którzy przyjeżdżają do Europy, jest problemem Europy jako całości. Pani Irena lekko prowokacyjnie tutaj, tak, pyta, czy w Polsce rządzi USA, a nie polski rząd. Pozostawmy tę kwestię otwartą. Generalnie rządzi polski rząd, natomiast niewątpliwie opinii ważnych sojuszników słucha. Przecież z uwagą. Widziała pani, że został wezwany ambasador
amerykański do MSZ-u i no, został wezwany. No, zaproszony został. No. Nie, no, wezwany nie został. No, zaproszony został. Znaczy, jak przypadkowo nie, powiedzieliśmy, że wzywamy, to za chwilę przeprosiliśmy no, za tak, te tak, niewłaściwe widzi słowa. Pani, no, widzi pani, że nie, no, żarty żartami, ale oczywiście z opinią sojuszników liczymy się bardzo, a nawet jeszcze bardziej w sytuacji, kiedy są jedynym gwarantem naszego bezpieczeństwa. No. Mamy znaczy, wszystkie jajka w jednym koszyku. To znaczy, ja bym powiedział tak, no to jest tak jak w klasie szkolnej, jak się przyjaźnimy z tym najsilniejszym chłopakiem w klasie, żeby nas bronił przed innymi, no to oddajemy mu kanapki teoretycznie z dobrej woli. Tak. No, jest pan Wojtek pytał o wzrost o 200 miliardów dolarów. Proszę pana, ja rozumiem, że to było 26 lat od 2008, to mogło wzrosnąć. Nie, w lat od 2008 do 2015 PKB Polski spadło. Ja prosiłbym o źródło, bo coś mi się wydaje, tak, że to nie jest. Tak, ale to możemy sprawdzić. Ale musimy to po prostu sprawdzić, bo nie wydają mi się te dane wiarygodne. Pan tu pisze, a w krótszym okresie Tak, wzrosło o 200 miliardów. Tak, proszę pana, w 2008 roku mieliśmy też kryzys po drodze. Nie, tak, ale sprawdzimy. Ale to wydaje mi się, że z tymi danymi coś jest nie tak, tak. No, ale to bo nawet ten kryzys żeśmy dobrze przeszli. Tak, tak. Cały świat się w 2008 roku zawalił, prawda? I w ogóle tak, najpierw miała być ofensywa na wiosnę, teraz mówi się o jesieni. No, znaczy ja myślę, że strona ukraińska na szczęście nie prowadzi polityki operowej, czyli nie wychodzi długo, nie będzie wyśpiewywać o tym, jaka to będzie ofensywa. Ofensywa ma być zaskoczenia na pewno, więc to jest dość oczywiste. O co chodzi z Chińczykami w prawie Gdyni? Szczerze mówiąc, nie wiem. Nie wiem, ale to była tam taka kwestia, że były jakieś rozważania, czy nabrzeże naprzeciwko tej wojennej części ma należeć do Chińczyków i tak dalej. To się nie stało. W oczywisty sposób Chiny próbują w różnych miejscach. Musimy to sprawdzić. Nie mam na ten temat wiedzy, nie będę się mądrzył. Łódź jest platformerska, to znaczy jest pani prezydent jest z Platformy, tak? Natomiast co do nastoju w Łodzi, to nie wiemy w tej chwili. Nie wiem właśnie o jakie centrum logistyczne, bo to rozumiem Agencję Mienia Wojskowego, to pewnie chodziło o to, że Chińczycy chcieli mieć tam centrum logistyczne, a w końcu zawarli układ czy porozumienie z Kutnem, znaczy z burmistrzem Kutna. No było coś takiego. Pan Tomasz Wesołowski do pisemnego wystąpienia Brzezińskiego i zaleceń między innymi w sprawach gospodarczych. No ja nie wiem, czy to jest kwestie gospodarcze, bo tam zdaje się, tam jest kwestia właśnie możliwości wejścia w system logistyczny Chińczyków albo Rosjan, ale rzeczywiście ten dokument, znaczy ja bym powiedział inaczej, tego typu dokumenty się bardzo rzadko upublicznia i bardzo często się je produkuje. Amerykanie rzeczywiście często w takich sprawach interweniują. Ja się dziwię, że ten dokument wyciekł raczej niż że on powstał. W każdym razie nikt go nie komentował z jednej i z drugiej strony, także. Ale co zrobicie z kilkoma milionami Polaków na emigracji, bo oni chyba z miłości nie pojechali. A dlaczego? W dużej części. Z miłości. W dużej części, znaczy pojechali w dużej części dlatego, żeby zarabiać, ale norma jest taka, że jeżeli ktoś jest na emigracji powyżej 3 lat, to najprawdopodobniej tam zostanie. Więc oni sami coś ze sobą zrobią, bo. Znaczy w Wielkiej Brytanii wyjeżdżają. Tak. To znowu ekshumacja ofiar Wołynia. Znaczy, panie Tomaszu, ja powiem jedną rzecz. Nie ma w polityce takiej kategorii jak wdzięczność.
Znaczy wdzięczność, jeżeli coś w polityce robi, to szkodzi, a nie pomaga. Więc w ogóle nie używajmy tej kategorii. Natomiast wystąpienie marszałka Stefanczuka w Sejmie było niewątpliwie krokiem bardzo we właściwym kierunku. No, pan tutaj trzeci raz chyba pyta, czy Putin odsył Łukaszenkę. Nie sądzę. Nie sądzę, ale oczywiście tego nie wiemy, ale nie wydaje się. Bez wątpienia nie, Łukaszenki nie kocha. Natomiast nie wiem, czy by ryzykował trucie go. Trudno powiedzieć, no można tutaj... To już chyba nie te sensy można są, tutaj, no, żeby truć Łukaszenkę, no muszę jeszcze... No chociaż miał... truli, Juszczenkę truli, no, różne Juszczenkę, osoby tak. truli, więc stać ich na to. Jest pytanie, czy mieliby w tym interes. Destabilizacja Białorusi nie jest chyba czymś, co Rosjanom było wygodnie. Mi się wydaje, że dobiliśmy do końca. Jest to wysoce prawdopodobne. Nie wiem, czy ja jestem tym dziadkiem, któremu pan Aha mówi, że ludzie wyjeżdżali za chlebem i pracą. Tak, wyjeżdżali za chlebem i pracą. A to pewnie do mnie, bo ja mówię, że wyjechali z miłości. A... Często wyjechali również dlatego, żeby mieć ciekawszą pracę i tak dalej, i tak dalej. To czasami, żeby mieć lepsze możliwości, a awansu bardzo różnie z tym bywa. Generalnie tak, wyjechali za chlebem i pracą, ale przyzwyczaili się do funkcjonowania w nowej społeczności. Dzieci poszły do szkoły, pojawili się nowi przyjaciele. No i straciliśmy ich niestety, bo to byli ludzie, którzy byli dosyć przedsiębiorczy. Część z nich na pewno straciliśmy. Tak, no pan Falana, słowa Polaka do Polaka to wyjedźcie, to jest normalny naród. Nie, oczywiście no jest to bzdura, no ale panie Czarku, Sejm schamiał w stopniu zupełnie nieprawdopodobnym. Język komunikacji, sposób komunikacji w parlamencie i tak dalej. Ja kiedyś omal nie dostałem się do Sejmu i dziękuję Panu Bogu, że mi się tam dostać nie udało, bo chyba bym zwariował. No albo byś zaczął mówić tak jak oni. Nie. Myślę, że bym tak nie zaczął mówić, no bo... Ale rzeczywiście poziom... No ale proszę Państwa, no tak, jest źle w Sejmie, są wybory. To przyjrzyjmy się, kogo wybieramy. No przynajmniej wybierajmy takich, którzy... Można komuś bardzo, że tak powiem, dużo rzeczy powiedzieć w bardzo elegancki i tak złośliwy sposób, żeby po prostu... Tak. No niestety elegancja to nie jest główna zaleta naszej debaty parlamentarnej. Państwowie trochę przelecieliście przez te pytania. Obawiam się, że tak, ale też dręczymy Państwa 2,5 godziny, a staraliśmy się na część przynajmniej odpowiedzieć. Czekam, aż wprowadziły się telefony od widzów. Obawiam się, że to by nam trochę rozbiło debatę. Tak, lata 90., a teraz to jest przepaść, jeśli idzie o debatę parlamentarną. Nie wiem, czy popis, ale... Tak. Ale rzeczywiście jest tym problem. Proszę Państwa, chyba będziemy pomału dobiegać do końca dzisiejszego przynajmniej spotkania. Tutaj jeszcze wujek Samozło powiada, że Chińczycy dostali bana na rozmowy pokojowe. Mogą zorganizować armię Korei nie do zmiany na froncie na Ukrainie, tylko w Korei, bo to zagrożenie cały czas jest. Natomiast nie wydaje mi się, żeby, jak powiada pan, dostali bana na rozmowy pokojowe. To jest w dyplomacji zawsze opcja C, D, B.
są rozpatrywane i być może się przydadzą, a w tej chwili nie mają. W tej chwili przeprowadzili, tak jak mówiłem, sondaż. Pan Groszek mówi, jaki wpływ na Polskę miałoby przejęcie przez Putina kontroli nad Białorusią. On tę kontrolę w ogromnym stopniu już przejął. A jak pyta pan Sebastian, czy będzie wojna domowa na Białorusi i w Rosji? Nie jestem wróżką, nie wiem. Taka opcja jest możliwa, ale i tyle. Nie jesteśmy w stanie tego określić. Zagrożenie było takie. Czy możliwe jest wejście Ukrainy de facto do Unii lub NATO? Tak. Ja uważam, że nie tylko jest możliwe, jest właściwie jedyną sensowną opcją. Pan Państwo jest, powiada, zróbcie jedno spotkanie w miesiącu tylko na pytania. Tak jest, dziękujemy Państwu, bo Was zamęczymy. Rada, żebyśmy poszli odpoczywać, jest uzasadniona. Proszę Państwa, w przyszłym tygodniu nie będzie nas w niedzielę. W poniedziałek będziemy. Nie będzie w poniedziałek, nie ma w poniedziałek. Musimy chyba to na wtorek przełożyć. Tak. Panie Krzysztofie, damy radę we wtorek? Bo, no to damy znać w takim razie. Tak, bo poniedziałek jestem na konferencji w Krakowie. A, w Krakowie. W Krakowie? Tak. No, kochany, tutaj. W Krakowie. Czy wygrana Erdogana to dobrze dla NATO? Ani dobrze, ani źle. Ale ostatnie pytanie. Ukraina odważyłaby się uderzyć na Białoruś. W taki sam sposób jak na Biełgorod, rosyjski legion, to jest możliwe. No dobrze, proszę Państwa, to my życzymy Państwu miłego wieczoru. Bardzo dziękujemy, że Państwo z nami bardzo dziękujemy wytrzymali. I do zobaczenia za tydzień z kawałkiem. Za tydzień z kawałkiem, do zobaczenia. Ja tak, może odcinek z Krakowa. Chyba nie udźwignę konferencji i debaty jednego dnia, bo był. Tak, ale tu Pan chyba Kraków pozdrawia, tak. My bardzo lubimy Kraków. No i pozdrawiamy Państwa serdecznie i mamy jeszcze parę rzeczy, które obiecaliśmy. Ktoś tam prosił o. Pan jeden prosił, żeby powiedzieć, co z Kubą i Stanami Zjednoczonymi. Tak. Ale ja myślę, że rzeczywiście spróbujmy na przyszły wtorek zebrać się i żeby zrobić normalną sesję odpowiedzi na pytania. Mhm. Bo akurat ale to muszą to Państwo nam przygotować tak te jest pytania. Także przejrzymy te, które tak były i spróbuj. I oczywiście chyba, że coś się wydarzy. Zapraszamy do pytań, jak się wydarzy, to i tak to ciągle coś się wydarzy. Mamy Turcję proszę, i tak dalej. Proszę Państwa, serdecznie pozdrawiamy Państwa, takie dobranoc i do zobaczenia i bardzo, bardzo Państwu dziękujemy. Bardzo dziękujemy.